Dzień dobry nam wszystkim na 34. turkusowym śniadaniu w Łodzi. W sumie to jest, wiecie, już 197. turkusowe śniadanie. Turkusowe śniadania jest to inicjatywa ogólnopolska, jak też lokalna. W tej chwili formalnie jest to w 8 miastach, aktywnie jest to w tej chwili w 4 miastach. Inicjatywa jest po to, żebyśmy mogli rozmawiać o że można pracować inaczej, nie trzeba, a można, że możemy rozmawiać o tym, czym jest Turkus, czym Turkus nie jest. Też absolutnie jesteśmy za tym, żeby niektóre rzeczy krytykować, pokazywać, że Turkus nie jest taki różowy, jak się wydaje, nie jest taki łatwy, jest dużym wyzwaniem, ale też mówić o tym, że Turkus nie jest taki czarny, jak niektórym z nas się wydaje i mówienie w czambuł, że absolutnie tam nic nie działa i tak dalej, to nie Turkus działa, to my jako ludzie działamy niezależnie od kolorów. Dokładnie tak. Dzisiaj gościem naszym jest Andrzej Jeznach. Ja sobie, Andrzeju, cię bardzo cenię ze względu na tą trylogię biznesową, ale nie tylko na twoją drogę. Ja w ogóle tak się dziwię, dlaczego marketingowo nie poszedłeś w kierunku, to jest trylogia książek biznesowych. Przez Turkus, przez żółty, do białego, żeby zobaczyć z różnych perspektyw. Dla mnie to jest duża wartość zobaczenia też twojej drogi, bo są inne perspektywy, zarówno w pierwszej książce, jak i w drugiej, jak i w trzeciej moim zdaniem. I to jest ciekawe. To jest naprawdę fajne. A pretekstem na spotkanie dzisiejsze jest właśnie zobaczenie samozarządzanie. Czy samozarządzanie może samo funkcjonować, czy potrzebuje wsparcia, jeżeli tak, to jakiego? Czyli czy lider, mimo tego, że jest samozarządzanie, musi być nawet obok, niewidoczne, ale musi być, czy nie? I tu właśnie ciekaw jestem twojego spojrzenia i podzielenia się z nami twoimi przemyśleniami i twoimi analizami, wręcz badaniami, które były chyba podstawą do tej książki, bo tam dużo gęstego jest. Ja jestem pod wrażeniem, podobnie jak w ramach poprzednich książek. Andrzeju, scena twoja. Dziękuję bardzo. Miło mi. Dziękuję za wprowadzenie i dobre słowo. No cóż, jest nas rzeczywiście tu teraz tak niezbyt wielu, przez to mamy możliwość później po prostu porozmawiać. W związku z tym też nie będę za dużo teoretyzował w moim wstępie. Tak na szybko przejdę te tematy, które wydaje mi się są konieczne, żeby zrozumieć, o co właściwie mi chodziło w tej ostatniej książce. A później, jeżeli kogoś coś zaciekawi, to możemy zawsze to zgłębić. Ja w odróżnieniu, jak zauważyłem od większości z Was, jestem przedsiębiorcą, który ocenia ten Turkus, jeżeli dobrze zrozumiałem, raczej ze strony menadżerów, ze strony ludzi, którzy pracują lub też chcieliby pracować w firmach turkusowych, i tym bardziej ciekawe będzie właśnie nasze takie porównanie. Zacznijmy od tego, jak gdzieś tutaj tak przygotowałem sobie takie opowieści. Jak to się nazywa? Aha, tu jest szyja. Czy właśnie w samozarządzaniu potrzebny jest lider? I tutaj podkreślam w podtytule rzecz o odpowiedzialności. Istotne z tego prostego powodu, że bardzo często mówi się o samozarządzaniu, o turkusach, jak to w Polsce jest przyjęte, jako nowym stylu, w którym po prostu rezygnujemy z hierarchii, wyrzucamy z pracy najlepiej menadżerów, wszyscy robią co chcą i jest fajnie i milutko. Tylko tyle, że jeżeli kończy się, czy też ograniczamy kontrolę zewnętrzną, nadrzędną, coś musi ją zastąpić i tym czymś jest właśnie odpowiedzialność. I na to zwracam uwagę. W książce myślę przede wszystkim o tym i staram się utrzymać tę myśl przez cały czas tej narracji, czy możliwy jest turkus bez szefa. Jak to ma działać? I to właśnie opowiadam z mojej perspektywy. Dlaczego to się nie rusza? To się powinno ruszyć. Rusza się. Tutaj w ramach wprowadzenia, nie wszyscy oczywiście znacie moją drogę, dlatego tutaj podkreślam
tę kwestię kryzysu, gdyż stałem się w międzyczasie wielkim specjalistą do spraw kryzysu, bo miałem ich całe mnóstwo, ale takie trzy podstawowe. To był kryzys właśnie menadżera, kiedy straciłem pracę przez pierestrojkę, gdyż się okazało, bo pracowałem wówczas w Moskwie jako szef BMW, ale się okazało, że jak zmieniono sam system, można zmienić tak samo system sprzedaży samochodów, czyli przedstawicielstwo już nie było potrzebne i zasadniczo miałem wracać z powrotem do Niemiec, do Monachium. Zdecydowałem się na krok samobójczy prawie, że czyli otwarcie własnej firmy. Nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Czyli z kryzysu, z zagrożenia wykorzystałem tą drugą jego stronę, jaką jest szansa, że już jest koniec, już tak nie będzie nigdy jak było, teraz trzeba inaczej. No i stwierdziłem, że spróbuję własnych sił. To mi się całkiem nieźle udało, gdyż bardzo szybko zarabiałem już większe pieniądze, aniżeli tam w tamtej firmie, no ale później, żeby było weselej, znowu narozrabiał Jelcyn i w rezultacie okazało się, że skończyła się Rosja jako tak, przepraszam, Związek Radziecki. Przyszła ta cała pierestrojka, no i przez długi czas pan Jelcyn podtrzymywał sztucznie rubla, a jak go odpuścił, to się okazało, że ja straciłem przez to już bardzo duże pieniądze, bo mieliśmy własną fabrykę, mieliśmy markety budowlane i to też był następny kryzys. I faktycznie nie wiedziałem, co zrobić, gdyż to zaczynałem nie od zera, ale z bardzo dużymi długami. No ale krótko rzecz biorąc, też z tego kryzysu udało mi się jakoś wyjść. I zakończyło to się kryzysem już takim bardzo osobistym, mianowicie po 33 latach rozszedłem się z żoną. I to jest ten moment, w którym zaczyna się robić turkusowo. Mianowicie wówczas stwierdziłem, że nie bardzo jestem ze swojego życia zadowolony, że to, czego oczekiwałem, nie osiągnąłem. Osiągnąłem co prawda tak zwaną karierę, zarobiłem trochę pieniędzy, ale szczęścia mi to nie dało, gdyż jak mówię, przez tą pracę straciłem rodzinę. I żeby to się więcej nie powtórzyło, stwierdziłem, że muszę podejść do życia inaczej, mianowicie szukałem dobrego życia. Nie na zasadzie takiej, że zarobię pieniądze, a później będę miał dobre życie, tylko może spróbuję od szukania dobrego życia, zarobię pieniądze, to fajnie, a nie, to też jakoś będzie. No i stąd właśnie tak podkreślenie tego pojęcia kryzysu. I w trakcie budowania tego, co nazywamy teraz tymi firmami turkusowymi, można do tego podejść różnymi drogami. I w moim przypadku pierwsza była to ta przez rozmyślanie, czyli zastanawiałem się, jak zbudować dobre życie i żeby dobre życie nie zaczynało się po fajrancie, kiedy wracam do domu i mogę pójść do tego przysłowiowego pubu, a może by zacząć dobre życie już w pracy. I żeby to zbudować, stwierdziłem, że jeżeli chcę, to ja nie muszę tak dużo pracować, mogę to zrobić inaczej. Później przyszedł moment i to była ta książka, już się zaczęło z turkusu robić bardziej żółta. Przepraszam bardzo, właśnie tutaj wpadłem w ten turkus przez naśladowanie. To znaczy naczytałem się różnych mądrych książek, co to jest turkus, jak to robią inni i przejmowałem tę metodykę, gdyż uważałem, że jeżeli ktoś o tym napisał i to się u niego sprawdziło, to musi być prawda. I okazało się, że to nie do końca tak działało. I dlatego uważam, że ta trzecia droga przez doświadczenie jest drogą najbardziej uciążliwą, ale jednocześnie też tą, z której najwięcej się uczę. I starałem się tę właśnie drogę przekazać szczególnie w tej ostatniej książce. Gdyż książka pierwsza, ta turkusowa, jest książką jak najbardziej uczciwą. Ale niekoniecznie jest to książka, o której można powiedzieć, że ona jest książką obiektywną. Ona pokazała moje przeżycia związane z wprowadzeniem innego stylu zarządzania. I co bardzo interesujące, w tym czasie ja byłem szczerze
oczarowany tym, co ja, jak mi się wydawało, odkryłem sam, jak to może pracować, bo byłem bardzo zdziwiony, jak mówię, wpadłem to, na to zupełnie samodzielnie, nie dlatego, że się naczytałem Lalu, jeszcze nie wiedziałem, że Lalu istnieje i jeszcze tej książki nie było, a ja zacząłem eksperymentować i właśnie Wojtek Eichelberger mi powiedział, że przeczytaj, jest fajna książka. Ja ją przeczytałem, mówię, ty stoi, ja coś takiego mam w domu. To znaczy, ja też coś takiego zbudowałem i to fajnie działa. No i stąd przyszła idea właśnie napisania tej książki. Ale jak mówię, ona jest pełna entuzjazmu. Wszystko tam jest piękne. Nie, to nie to, że zamiatam coś pod dywan, ale ja po prostu wielu elementów jeszcze wówczas nie zauważałem. I tak często jest w książkach pisanych przez ludzi budujących turkus. Czy to jest jak Ricardo Semler, który napisał tę swoją znaną książkę Mavericks i tak dalej. On nie kłamał. On może patrzał zbytnio przez różowe okulary, ale to było też moim zdaniem zupełnie szczere. Tylko jeden problem, czy też coś inaczej to trzeba chyba nazwać, to co zarzucam tym wszystkim ludziom piszącym o turkusie, że oni nie zrobili podsumowania. Nie ma nigdzie, jeżeli przyjrzycie się wszystkim, czy to jest w moich książkach, jest wiele tych opowieści, oni wszyscy kończą na etapie, jak jest fajnie turkusowo. Ale później przychodzi okres, kiedy jeden z nich zupełnie odrzuca turkus i przejmuje to normalna, hierarchiczny system. Firma idzie dalej, rozwija się i raptem ta idea zanika, facet znika, że tak powiem, z horyzontu. Albo jak Ricardo Semler odszedł od firmy i w rezultacie firma, która miała 5000 pracowników, skończyło się tym, że ma 50 pracowników. Już przed tą całą pandemią po prostu czegoś tam zabrakło. I w tej książce, której ta ostatnia biała, ta rzecz o odpowiedzialności, staram się nie tyle, że opowiedzieć o tym, jakie turkus ma minusy, ale spojrzeć na niego po prostu zupełnie obiektywnie. Czy to działa i czy my naprawdę potrzebujemy tego szefa, czy nie. Andrzej, a poczekaj chwilkę, bo zawsze tak, mnie nęciło, bo te kolory okładek nie są przypadkowe, no nie? Pierwsza to jest to mówienie, bo idę, patrzę, firma a la turkusowa. Mm-hmm. Drugie było mówienie, hej, hej, ale ten turkus tak naprawdę to teal, a teal to nie jest turkus, a tak naprawdę patrząc na podejście związane z dynamiką spiralną i tak dalej, to bardziej mówimy o żółtym, więc dokładnie, pewnie może to żółty. A trzecia biała i właśnie powiedz mi, dlaczego biała? Dlaczego biało? Białe jest neutralne, białe jest czyste, białe, że tak powiem, nie malujemy nic na nim. To jest kwestia spojrzenia, wydaje mi się, neutralnego. Tak chciałem na to popatrzeć. To już żadna kolorystyka tego nie sięga. W ogóle z tymi kolorami mam pewien problem, gdyż to wchodzimy tutaj, odchodzimy od nauki i zaczynamy bawić się w ideologię. To są po prostu teorie i teorie są piękne i teorie są bardzo mądre, ale niekoniecznie jest to udowodnione. Możemy w nie wierzyć lub nie wierzyć. Nie chcę porównywać tego do religii, jakkolwiek są niektórzy, którzy też walczą jakoby o ten turkus, jak o ojczyznę, a tak naprawdę to jest po prostu jedno z podejść z teorii, nie mówię, że złe, ale to też niekoniecznie zawsze się sprawdza. I właśnie tutaj w tej książce pokazałem najróżniejsze przykłady, kiedy to się udało, kiedy to się nie udało, no i w tym kierunku właśnie idę. Czy ich zdradziłem? Wiadomo, o co chodzi. Firmę moją dokładnie 2 lata temu sprzedałem i zasadniczo trochę dziwne, jeżeli ja taki turkusowy... Właśnie, to powinien... ale to takie pytanie, bo standardowo. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego po prostu, że jestem normalny. Co to znaczy normalny? To znaczy normalny człowiek kiedyś stwierdza, że dość. Gdyż sama praca robiła mi frajdę. Z drugiej strony możesz mi uwierzyć, że 20 lat robi w życiu człowieka pewną różnicę. To znaczy fizyczną czy psychiczną, to jest bardzo różnie. Mam znajomych, którzy mają 80 lat i są dumni z tego, że w dalszym ciągu pracują. Ja się zastanawiam po co, ale jemu to najwyraźniej robi wielką frajdę. Ja mam zupełnie inne teraz rzeczy na głowie, którymi się muszę zająć, mianowicie muszę nauczyć się porządnie hiszpańskiego, gdyż się do Hiszpanii wybieramy. Oprócz tego chcę troszeczkę zająć się ogrodem, troszeczkę zająć się domem i to są rzeczy, które
na dzień dzisiejszy wydają mi się najważniejsze, gdyż ja nie mam zamiaru ani sprzedawać tę ideologię, ani robić jakieś szkolenia. To znaczy wszystkie moje książki, jeżeli się je czyta w sposób, że tak powiem, uważny, nie nauczają. To jest opowiadanie o moich doświadczeniach i refleksje, a już każdy musi sam z tego coś dla siebie znaleźć. Nie chcę nauczać, gdyż uważam, że to jest tylko moje podejście. I oprócz tego to jest tak trudne, w zależności od ludzi, z którymi pracujesz, zbierasz zupełnie inne doświadczenia. Moje doświadczenie opisałem tutaj, co z tego przyjmiecie, to wasze, a chętnie teraz porozmawiamy o tym, co wam się później nie podoba w moim podejściu. I to jest wszystko. No i w rezultacie, i to jest właśnie sens też między innymi tej książki, taki trochę bardziej głębszy, bo chciałem być uczciwy w stosunku do tych, którzy poświęcili parę godzin czytając moją czy moje książki. Nie wiem, czy wiecie, że napisałem, że to są książki trzy, a pierwsza miała tytuł Sztuka Życia. I bo te opowiadają, jak zmieniła moja firma Sztuka Życia, pokazała, jak zmieniłem moje życie. To znaczy, bo mam za sobą okres tak zwanego wypalenia zawodowego, który się łączy też z depresją, burnout klasyczny. I jak z tego wyszedłem, jak znalazłem swoją metodę, żeby z tego wyjść. Książka jest bardzo ciekawa, no teraz chyba, jeżeli to jest tylko osiągalna w formie e-booka, bodajże już papier się skończył, ona była wydana w 2016 roku. Krótko rzecz biorąc, to jest opowiadanie o mnie, ile można o mnie opowiadać. Najciekawsze opowiedziałem i teraz nie ma o czym. Dlatego ja powiedziałem o trzech książkach jako trylogia biznesowa. O tej pierwszej nie mówiłem, bo ona jest trochę innym nurcie po prostu. Tak, absolutnie. A tak na chwilkę jeszcze komentuję to, co powiedziałeś. Bez dwóch zdań zgadzam się z tobą, że nie ma w tej chwili przynajmniej dostępnych badań potwierdzających pewne rzeczy mówiące o turkusie. Tak? Mm-hmm. Natomiast nie zgadzam się, czytając książkę Lalu, i to z dwa razy sobie czytałem na zasadzie wydobycia pewnych rzeczy, że Lalu podchodzi do tego jak do ideologii. Bardziej dla mnie Lalu zebrał pewne rzeczy i też pokazał, a akurat trafił w taki, a nie w inny moment, i to jest już kwestia odbiorców, czy chcą z tego zrobić ideologię, nie robiłbym z tego ideologii absolutnie, czy chcą dotknąć i spróbować coś i przemielić przez siebie tak naprawdę. Ale to jest moje zdanie. No nie jestem taki pewny. Zauważ, kto jemu pisał wstęp do książki. Ken Wilber. Ken Wilber nazywany jest filozofem. Dla mnie on jest troszeczkę odjechany. On ma do tego prawo. On za bardzo idzie w tematy prawdziwego turkusu, gdzie świat sam w sobie jest dobry i jeżeli my się otworzymy, to świat nam się odwdzięczy. To są piękne słowa i w tym możemy dużo się doczytać, jeżeli to bardzo chcemy. To jest to samo jak dla wielu, to religia jest rzeczą jednoznaczną i na ten temat się nie dyskutuje, nawet można kogoś obrazić, dyskutując o religii. Gdyż dla mnie samo słowo Bóg jest wielki, Bóg jest dobry, po prostu nie ma żadnej wartości. To jest po prostu wyznanie. I każdy coś w to wkłada. I tak samo dla mnie Lalu, pisząc o tym, że świat się nam odwdzięczy takim enigmatycznym językiem, już tutaj on wychodzi troszeczkę za daleko, gdyż praktycznie on zapomina jednego, podobnie jak i ci dwaj młodzi chłopcy, ci Holendrzy, którzy napisali książkę Korporacyjni Rebelianci. Po prostu oni widzą frajdę, żeby praca była frajdą. Wybaczcie, kochanie, ale dla mnie praca jest po prostu pracą i wyniki, jakie mają, współpraca, oczywiście jest frajdą, a jeżeli zaczniemy opowiadać o tym, że praca nie jest dobrą pracą, jeżeli nie daje frajdy, to bym się tu troszeczkę sprzeczał. Górnik, ja nie wiem, ile on ma frajdy w tej pracy, jak on tam wchodzi, ale oni walczą o to, oni chcą dalej wchodzić do tej kopalni, bo oni z tym mają jakieś związane tradycje, głębszy sens, bo dziadek tak miał, ja dziadka kocham i szanuję i chcę być w tym. Tutaj jest coś głębszego za tym, ale to nie zawsze
zawsze jest frajda. Ciężka praca pod ziemią dla mnie nie jest żadną frajdą, a oni jednak chcą iść pod tą ziemię i między innymi mamy problem. Ale to wiesz, okay, ale żeby się nie zagłębiać... Dzięki za to, że co przedstawiłeś. Ja bym pozostał przy swoim, że to jest kwestia odbiorcy, jak to odbierze. Naturalnie. Ja każdy ma prawo na to. W temacie kanału Wilbera. On jest odjechany. Nie jest dla się odjechany. No to dobrze, no to widzisz, no to mam o czym rozmawiać. No to ja bym tylko tak chciała jeszcze wrzucić taką jedną rzecz, bo jakby tak właśnie też mocno słyszę o potwierdzeniach naukowych i absolutnie nie mam potrzeby jakby zdejmowania nauki z piedestału, bo jednak odkrycia naukowe są dla ludzkości ważne i popychają ją do przodu. Natomiast też jednak mimo wszystko jest mi bliskie takie podejście, gdzie się otwieramy na inne metodyki działania i nie tylko na naukę, nie? Czyli to jest coś, co się współcześnie dzieje w filozofii nauki, gdzie mówi się o tym anarchizmie metodologicznym, że jakby nauka nie może być hegemonem, który decyduje o tym, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy coś jest prawdziwe, czy też nie. Jakby jest jednym z narzędzi, jednym ze sposobów postrzegania świata Ken Wilbur, który jakby odchodzi od dyskursu naukowego i wypisał się z niego z jakichś powodów. Mhm. Ma do tego prawo i jakby to szanuję we współczesnym świecie, że pojawiają się po prostu koncepcje, które mogą być równoznaczne i nie ma metodyki, albo się zaczynamy podchodzić do tego, że nie ma metodyki, która mówi, że dana koncepcja jest bardziej prawdziwa bądź też mniej, bo potwierdzają jakieś fakty naukowe bądź też nie. Więc jakby dla mnie, konkludując, dane naukowe są istotne, ale nie są jedynymi przesłankami, które mogą mówić o tym, że coś jest wartościowe i ważne, nie? Okej, to do tego jeszcze wrócimy, bo ja tutaj troszeczkę inaczej to widzę, ale to nie znaczy, że zaprzeczam tego, co mówisz, ale to wrócimy tutaj dalej. Tu ten obrazek, to pewnie widzieliście już kiedyś, mianowicie widzimy słonia, którego my widzimy, a inni na niego w ogóle uwagi nie zwrócili. I to jest mój problem właśnie, że podobnie się podchodzi też do turkusu. Turkus się przyjmuje jako coś pięknego, dobre życie i tak dalej, ale ja uważam, że należy mówić otwarcie o tym, co jest, co się widzi i nie przesadzać z tym, że to jest model idealny, gdyż w ogóle samo to podejście turkusu... Ja mam jedno pytanie, bo ja potrzebuję sobie ułożyć, przepraszam, jeśli cię okay. To w tym momencie... używasz takiego sformułowania, mówi się, uznaje się, tak, w odniesieniu do turkusu, że on jest czymś, jest jakimś i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jakbyś mógł mi doprecyzować, kto uważa i kto uznaje, bo ja też mam swoje doświadczenia i również menedżerskie. Tak. Związane z podmiotowością, partnerstwem i służebnością wokół celu. Mm-hmm. To jest dla mnie jakby turkus, tak? Więc teraz jak mówisz to się, to kto to jest to się? Ja potrzebuję się osadzić trochę w twoim dyskursie. Rozumiem. To znaczy ja w międzyczasie zupełnie przypadkowo, gdyż jak od początku mówiłem, ja nie szukałem metody na zmianę świata na lepszy. Nie szukałem możliwości stworzenia lepszego świata dla kolegów, współpracowników. Ja po prostu miałem swoje problemy, które przeżyłem, związane właśnie między innymi z upadkiem firm i z tymi problemami, później, które z tego wynikły, mianowicie wypalenie zawodowe, i szukałem czegoś, co nazywałem dobrym życiem. I książka, ta pierwsza, turkusowa, to właściwie już jest zasługa bardziej wydawnictwa, że oni zrobili z niej turkusowy kolor. Dla mnie to była opowieść o tym, szef, który ma czas. Ja szukałem metody dla mnie, zupełnie egoistycznie, metody, jak lepiej prowadzić firmę i jednocześnie starać się iść w kierunku tego, co nazywałem dobre życie. Z firmy zrezygnować nie chciałem, bo ja mogłem po prostu zamknąć to wszystko, pójść sobie do pracy i też pracować na odpowiednio mniej wymagającym stanowisku. Ja chciałem poprowadzić to dalej i szukałem czegoś, co będzie również efektywne. I teraz poprzez ta książka wpadła akurat przypadkowo w ten nurt, gdzie się pojawił później Lalu. No i zrobiono ze mnie turkusowego i ten kolor
turkusowy. I przez to, przepraszam za brzydkie słowo, wpadłem w to turkusowe środowisko. I niektórzy, ja tutaj celowo to tak nazywam, niektórzy, nie chcę w jakiś sposób oceniać jednoznacznie, że to mi się podoba, a ten już przegina. Mówię, że niektórzy koledzy piszący o tym, także samo młodzi ludzie, którzy piszą, dla przykładu ci dwaj Holendrzy, zapomniałem ich nazwisk, nawet nie wiem, czy gdzieś tutaj mam. Aha, Joost Minar i Pim de Moor. Oni napisali tę książkę Corporate Rebels Make Work More Fun. Pięknie po polsku chyba przetłumaczył to ktoś, żeby praca była frajdą. Dla mnie to jest zupełnie inne podejście i to podejście dla mnie jest niezrozumiałe jako przedsiębiorcy. Ci dwaj młodzi ludzie, jeden z nich nigdy chyba nie pracował, drugi pracował 3 lata i mu było trochę za mało fanu. I trzeba przyznać im, oni wzięli swoje życie w swoje ręce, przejęli odpowiedzialność za swoje życie, pojechali, zrobili sobie wędrówkę po świecie, odwiedzali najróżniejsze firmy, rozmawiali z nimi, wyciągali to, co jest najbardziej ich zdaniem fascynujące, ciekawe i fascynujące też dla ludzi pracujących w tych korporacjach. Pokazywali, że można pracować inaczej. Ale to podejście, że praca musi być fanem, ja jako przedsiębiorca i zarządzający firmami nie podzielam, gdyż w tym momencie przy takim podejściu uważam, nie osiągnąłbym tego, gdybym powiedział, kochani, a teraz będziemy mieli cały czas frajdę w tej firmie. Nie, moim motto, czy też naszym później się, bo to cała firma przejęła, to było podejście dobre życie dla wszystkich, kochani, starajmy się ten czas, który spędzamy razem, zrobić, przeżyć tak, żeby to po prostu była przyjemność. Jeżeli masz problem, idź do mnie, przyjdź do mnie. Mój gabinet jest zawsze otwarty. Nie ma szefu, staramy się to wszystko. I to jest, przepraszam, wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, nie chcę nazywać, wiele artykułów pojawia się o tym, które są dla mnie z lekka, że tak powiem, odjechane w kierunku tej frajdy, której brakuje nam w życiu. I każdy ma prawo coś takiego zrobić, ale prowadząc firmę masz odpowiedzialność za całość. Każdy widzi frajdę inaczej i to jest mój problem. Okay. A tak na chwilkę tylko do tego, tylko taki przyczynek. Nie sądzisz, że ten podtytuł do tej książki Korporacyjni Rebelianci, czyli dokładnie w wersji polskiej, niech praca będzie frajdą, nie był przyczynkiem od jakiejś redakcji i tak dalej, albo korekty. Bo to też popatrz na podtytuły w swoich książkach, one czasami mogą być wymuszone przez otoczenie. Ja patrząc na książkę, to takie ostatnie zdanie, a fajnie chłopaki opisują takie 8 zasad na samym końcu, żadnej z tych zasad nie ma frajdy. Natomiast frajda, myślę, że może być czymś przyciągającym. Hej, praca i frajda, to zobaczę, co oni piszą. Może to bardziej marketingowe podejście, wiesz? Możesz mieć rację. Jakkolwiek mówię, ludzie, którzy... ja patrzę ze swojego punktu widzenia. Ja mam na karku już prawie 70 lat i w związku z tym, jeżeli wychodzi mi człowiek, który nigdy naprawdę nie pracował, który próbował i mu frajdy zabrakło i rzucił pracę i będzie szukał teraz i wchodzi w rolę, że tak powiem, człowieka, który naucza i oni z tego prawdopodobnie będą teraz w przyszłości żyć, robić szkolenia, dla mnie to jest trochę niepoważne, gdyż takie coś można zrobić, mając rzeczywiście pewien bagaż doświadczeń, padając kilka razy na nos, zauważając jednoznacznie, że poszedłem złą drogą i wówczas można dzielić się doświadczeniem. Na razie to, co oni robią, to jest po prostu sofistyka, to jest piękne, ubrane w piękne słowa, zebrane doświadczenia innych. I można na to też tak popatrzeć, jak najbardziej. I to, że to jest celny tytuł, zgadzam się, ale ja nigdy bym nie wpadł na pomysł, że czegoś takiego, żeby dobrze sprzedać książkę,
i napisać, że ja propaguję frajdę. Prawdopodobnie sprzedałbym parę tysięcy więcej książek, ale mam to w nosie. Ja opisałem to, co ja myślę. I na tym polega cały problem, że ja was nie nauczam. Zaprosiliście mnie do dyskusji. Jestem tutaj na równym poziomie i bardzo chętnie do tego podejdę. Dokładnie, dlatego dyskutujemy tak przy okazji do tego, co powiedziałeś tam na czacie. Michał napisał, że chłopaki już na tym zaczynają zarabiać. Bodajże otworzyli akademię Newark czy czegoś takiego, gdzie robią kursy, ale co robią? Wspaniale, to jest bardzo dobry model biznesowy, ale to nie ma nic wspólnego z frajdą, oni zapieprzają po prostu, to jest ciężka praca. Znaczy, jeśli mogę się wtrącić akurat w tym temacie, chłopaki faktycznie robią, bo się nawet zastanawiam, znaczy nie zastanawiałem się poważnie na tym, żeby uczestniczyć w tych kursach z kilku względów i czasowych, i finansowych. Natomiast oni to robią z tego, co ich obserwuję troszeczkę na kanałach społecznościowych, to oni to robią w formule o tyle ciekawej, że zapraszają firmy, w które odwiedzili i firmy, z którymi robili, z których właścicielami, menedżerami robili wywiady. I oni zapraszają te firmy i robią razem z nimi te szkolenia dla ludzi, którzy dołączają, którzy płacą za te szkolenia. Więc gdyby oni sami robili te szkolenia, to tak jak mówisz, Andrzeju, można by było mieć do tego jakiś rodzaj, no nie zastrzeżenia, ale można by o tym podyskutować, w sensie, no tak, młodzi chłopcy pojeździli troszeczkę po świecie, tak jak mówisz, i chcą w tym momencie szkolić, choć z drugiej strony, dlaczego nie, jeżeli zebraliby doświadczenia z tych kilku lat i przykuliby to w strukturę, w procesy, w społeczne zachowania, następnie wiedzieliby, jak to zrobić w kontekście takim stricte trenerskim, to dlaczego nie? Natomiast wartość, którą dają, jest o tyle ciekawa, że oni zaprosili menedżerów firm, z którymi pewnie współpracowali, znaczy z którymi robili wywiady, tak? Oni z nimi robią te szkolenia. I uważam, że to jest ciekawa perspektywa i inspiracja. Tak samo jak zresztą, czy twoje książki, czy twoje w tym momencie wykłady, mam przyjemność być na kolejnym. Ja osobiście odbieram to jako fajną inspirację do swojego osobistego turkusu. To, co mówisz, to, co napisali rebelianci, to, co odbieram od Andrzeja i od ludzi, z którymi się spotykam. Dla mnie to wszystko jest naprawdę świetna inspiracja. Ja też staram się robić coś turkusowego, też rzuciłem firmę. Rozumiem kryzys w ogóle osobisty, który przechodziłeś, bo wydaje mi się, że w bardzo podobnym w tym momencie ja bardzo podobny kryzys. Jestem raczej pod koniec, ale przechodziłem, bo wziąłem motykę, rzuciłem się na przysłowiowe słońce i na początku było naprawdę fantastycznie, po 4 miesiącach przyszła pandemia i mnie zmiotła z powierzchni ziemi, tak? Bo na 4 miesiące przed pandemią po prostu rzuciłem pracę na etacie i stwierdziłem, robię startup turkusowy, prawda? I naprawdę świetnie mi szło, na serio. Choć miało to niewiele wspólnego z turkusem, przyznaję, bo szkoliłem zespoły handlowe, bo byłem interim dyrektorem handlowym w drugiej firmie i tak dalej. Bardziej w strategiach marketingowych funkcjonowałem niż w turkusie, ale generalnie no, rozumiem twoje podejście, bardzo dużo czerpię z tego, co mówisz. Natomiast tak jak Turkus, tak jak rebelianci, tak jak jeszcze paru innych świetnych ludzi, którzy mówi o turkusie, każdy o nim troszeczkę inaczej mówi. Każdy, jeżeli wchodzić w literaturę, tam jest dużo wspólnych, jest bardzo dużo wspólnych punktów, które ja osobiście wyciągam i gdzieś sobie mapuję. Natomiast no, reasumując, żeby nie przedłużać, perspektywa. To, co ty mówisz, to co... Ja w ogóle w książce rebeliantów nie znalazłem niczego, czego bym wcześniej nie czytał, oprócz case study, których wcześniej nie znałem. Ale no, inspiracja płynąca od wszystkich, od tego spotkania, od wszystkich osób, które wypowiadają się w formule i tych, którzy mówią, że turkus to w ogóle nie jest turkus i spirala dynamiczna Gravesa i tak dalej. Ja to wszystko wiem i tak dalej. Natomiast coś, co mi się podoba i za co będę wdzięczny Lalu pewnie do końca życia, to, że on to nazwał i to, że dzięki niemu mamy turkusowe śniadania na przykład. I że mamy nazwę, od której zaczynamy dyskusję a przez dyskusję inspirujemy się nawzajem. I ja mam do tego osobiście takie podejście. Okej, zgadzam się z tym jak najbardziej. Aby wracając do tego, co mamy na ekranie, moim słoniem jest idealizacja modelu samozarządzania. Co chcę przez to powiedzieć, że nasi rebelianci
z tego, co ja zrozumiałem, możliwe, że patrzę na to wybiórczo i z mojej strony, że jestem bardziej krytyczny, że u nich brakuje krytyki, że to oni zapraszają tych, którzy mają być jakimś wzorem. Każdy jest inny, każdy model jest inny, ale w większości przypadków bardzo mało mówi się tam o problemach tym związanych. I można wpuścić młodych ludzi, mówiąc nowopolskim językiem, w maliny, opowiadając im o tym, że tylko rozluźnijcie struktury, dajcie ludziom swobodę, dajcie im pogadać, dajcie im szansę na to, żeby zrobili błędy, a zobaczysz, jak to się rozkręci. Ja uważam, że o tym trzeba mówić, że za tym kryją się pewne niebezpieczeństwa. I to jest jedyna różnica mojego podejścia do tego, że o tej nieprzewidywalności systemów, jakim są wszelkie organizacje, w których mamy do czynienia z ludźmi. To po prostu nie jest tak, jak w nauce, że 2 plus 2 jest zawsze 4 i 4 razy 7 nie zawsze wyjdzie 28, czyli turkus. Po prostu jeżeli zrobisz tak, do tego dojdziemy, dlaczego tak nie jest. Właśnie to jest ta kwestia odpowiedzialność versus frajda. Ja uważam, że frajda naturalnie istnieje, ale nie wolno jej podkreślać jako pierwszej. Inaczej rozwalimy każdą dobrze działającą się organizację. I mówiąc o startupach, pamiętajcie o tym, że każdy startup na świecie zawsze jest turkusowy. Tam się spotykają przyjaciele, którzy się rozumieją, którzy mają wspólny sens, wspólne spojrzenie na świat, szacunek wzajemny do siebie. Ty się znasz lepiej na rachunkach, to będziesz robił księgowość, ja mam gadane, to ja pójdę, będę sprzedawał coś. I doskonały, naturalny podział, dopóki z tego nie zaczyna wyrastać coś większego. I tam zaczynają się, znowu wchodząc do języka tego nowego, zaczynają się schody. I właśnie czy sens, o czym tego ja chciałbym wam poopowiadać, jeżeli tutaj jestem w roli takiego, powiedzmy, wykładowcy, to jest, czy stabilny i trwały sukces jest możliwy. Wiadomo, że samo zarządzanie w startupach działa na 100%. Pytanie, kiedy ono się kończy, kiedy zaczyna się tam problem. I teraz pierwsze pytanie, czy jest możliwe? Drugie, jeśli tak, to jakie muszą być warunki spełnione, ażeby taka organizacja mogła trwale funkcjonować, działać bez szefów? Właśnie teraz tutaj już wejdę trochę, żebyśmy się jeszcze widzieli. I teraz ciąg dalszy, sekundę, bo ja sobie tutaj mam jeszcze poopisywane. Właśnie to nie chodzi tylko o to, żeby tą autokrację rozbić, dać każdemu prawa do rządzenia się, bo tak niektórzy rozumieją, to jest po prostu wolność i możecie wy, pamiętajcie, że wy, jak i ja, my jesteśmy już, każdy z nas jest fachowcem. Jeżeli już się zajmujecie tym, jesteście specjalistami. Ale porozmawiaj z ludźmi na ulicy na temat turkusu, po pierwsze tego nikt nie zna, a po drugie, jeśli tak opowiemy to w dwóch słowach, to każdy się z tym zgadza. Zgadza się z tym cwaniaczek, który mówi, to fajna sprawa, tam jest swoboda, ja coś z tego wykombinuję. Ja jakoś tam zrobię na tym karierę. Ktoś inny powie, będę miał ciepłe miejsce, będzie też fajnie i nie bardzo to rozumiemy. I dlatego należy na to popatrzeć trochę inaczej. Jak powiemy, że słuchaj, turkus to jest praca z frajdą. Nie ma człowieka, który by ręki nie podniósł, że on chce być turkusowy. Po jakimś czasie ten cwaniaczek zauważy, że w tym turkusie chodzi też o pracę. I tam wcale nie jest frajda. I to jest jeszcze najgorsze, on tam kariery nie może zrobić. On nie może na tym specjalnie ugrać. To już mu się to przestaje podobać, bo on nie może awansować i tak dalej, i tak dalej. Także na ten temat musimy zwrócić uwagę. I jeżeli właśnie ja mówię o tej frajdzie, która mi się nie podoba, to jest spojrzenie bardziej trzeźwe na to wszystko. Ja to nazywam wybarcie, jeżeli jestem zbyt tutaj konserwatywny w moich, że tak powiem, czy też nazewnictwie nawet, ale dla mnie turkus to jest praca oparta na wzajemnym poczuciu odpowiedzialności. Do tego dochodzą inne elementy, do tego dochodzi szacunek, współpraca. Ale my wiemy, że mamy firmę, która musi działać. Stąd też moje podejście, ja bym nazwał je ostrożne,
do tego, czym jest nowoczesna zdalna, praca zdalna. Ja nie widzę tam odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za własny projekt. Oczywiście poznajemy się, mniej więcej rozpoznajemy tą drugą osobę, ale tak naprawdę to jej nie znamy, nie znamy jej charakteru, nie wiemy, co ten szef tak właściwie robi, bo widzimy tylko szefa w momencie, kiedy nam przekazuje jakieś zadania. Czasem się wtrąci, właściwie on nie ma względu na to, co, wglądu do tego, co my naprawdę robimy teraz czy później. Ta praca się rozchodzi i odpowiedzialność za całość, podkreślam, nie za swoją pracę, to jest zupełnie coś innego, za naszą firmę jest niewielka. Jeżeli ktoś jutro mówi, słuchaj, u mnie będziesz robił to samo, tylko dostaniesz 1000 euro więcej, to raptem się okazuje, że się ten cały turkus zgubi, bo nie jesteśmy już grupą, zespołem, teamem, który walczy o to, jak ten, jeżeli zakładasz startup, startujesz od dzisiaj, szanujesz kumpla czy koleżankę, jesteście razem i ktoś ci da 1000 euro więcej, masz go w nosie. Mówisz, my zbudujemy coś lepszego, ja zarobię i więcej i po prostu utrzymam się i ja mam coś takiego jak poczucie honoru. Andrzej, ja mam pytanie, bo ja się trochę zgubiłam znowu, tak? w tym, wiesz, jak gdyby konfrontuję. Ach, Grosiu, to... Tak, no ja taka po prostu, wiesz, Jasi i Małgosia w jednym, zawsze zgubiona okay. W tym lesie. Dla mnie odpowiedzialność, tak, czy to, o czym mówisz, czyli to story, które opowiedziałeś, że ktoś przyjdzie, dostanie 1000 euro, tak, ktoś powie, weź, dam ci Gośka 1000 euro więcej, chodź do mnie pracować, bo fajnie robisz to, co robisz, tak, i widzę cię na LinkedInie i będziesz wartościowym pracownikiem dla mnie. To jak gdyby moja decyzja o tym, czy ja pójdę tam, czy nie pójdę, jak gdyby nie, w ogóle wiesz, nie ma nic wspólnego z tym, czy ja mam w jednej firmie turkus, a w drugiej będę miała, nie wiem, róż, czy cokolwiek innego, tak? Bo to, jak mam zawiązany zespół, to czy się czuję członkiem tego zespołu, to czy wiem, jaka jest moja rola w rozumieniu nie tylko tych zadań, które wykonuję, tak jak powiedziałeś, tak, czyli tego w moim małym świadku zespołowym, ale jak gdyby rozumiem, czemu służy moja praca, czyli nawet to tak jak w firmach produkcyjnych, tak, jeżeli rozmawiamy z brygadzistą i mówimy, słuchaj stary, ale tych trzech ludzi na linii produkcyjnej, którymi zarządzasz, to tak naprawdę sposób, w jaki oni odkładają narzędzia, sposób, w jaki popychają tą taśmę, ma wpływ na to, co wychodzi na końcu, tam nie wiem, cztery hale dalej, tak, jak weźmiemy na przykład taką firmę Wielton. I jeśli ludzie to rozumieją i czują się odpowiedzialni i rozumieją też właśnie w jaki sposób to ich małe działanie, które może im sprawiać frajdę i radość, że dzisiaj przykręciłam po prostu, przepraszam za kolokwializm, w zajebistej jakości 5000 śrubek, tak, zgodnie z procedurą, to może dawać radość. Myślisz? Myślę, że tak. No wiesz, mnie też czasem daje radość sam fakt, że zrobiłam fajnie i schludnie wyglądający slajd na szkolenie. Bo jest to dla mnie wyjście naprawdę, nawet nie poszerzanie z strefy komfortu, to jest wyskok ze strefy komfortu, tak? Nie lubię, nie umiem, więc jak już mi się uda, to mam frajdę z tego. I tak się zastanawiam trochę właśnie, że zaplątujemy gdzieś tam ten turkus i tak słyszę u Ciebie, że trochę tak fajnie polemizujesz z pewnymi rzeczami, które gdzieś o turkusie funkcjonują ludziom w głowach. Właśnie, że on jest taki niebiański, teraz wszyscy będziemy tacy mili, w ogóle będzie tak pięknie. A mnie się wydaje, że to, czy właśnie ja rozumiem swoją rolę, czy wiem, jaki jest mój udział w tworzeniu łańcucha wartości, który produkuje firma i dostarcza firma do klientów, czy ja mam radość z tego, że jestem w takiej roli i w związku z tym ta radość też mi w jakiś sposób rekompensuje te 1000 euro potencjalne, które mogłabym mieć w innej firmie, ale gdzie na przykład nie miałabym wiedzy o tym, w jaki sposób partycypuję w wytwarzaniu produktu, który gdzieś tam te trzy hale dalej się pojawia.
to ja nie wiem, czy to w ogóle ma związek z turkusem jako takim, czy to po prostu nie jest kwestia no, takiego zwykłego menadżerskiego, od dawien dawna znanego sposobu współpracy z ludźmi, komunikowania, dopytywania, słuchania, jakiegoś poziomu delegowania, czyli tak naprawdę no, modus operandi, które znamy od zarania dziejów, tylko właśnie no, robienia w taki sposób, że robionego w taki sposób, że widzę po drugiej stronie człowieka, a nie widzę narzędzie w człowieku. Nie wiem, czy się potrafię jakoś... To znaczy, Gosiu, ja teraz ja się troszeczkę pogubiłem, bo nie bardzo zrozumiałem, ale tak mniej więcej wiem o co chodzi. Jedyne, co ci mogę na to odpowiedzieć, że ty jesteś Gosia i ty jesteś bardzo specyficzna i nie porównuj siebie do tych ludzi, którzy przekręcają 5000 śrubek z wielką frajdą codziennie od rana do wieczora. Gdyż tacy ludzie nie sądzą, oni będą mieli frajdę wtedy, kiedy szef do nich podejdzie i zapyta, no jak tam było na urlopie. To on o tym powie nawet w domu, że szef się zainteresował, szef jest fajny. No, a te śrubki, nawet jak 5028 dzisiaj zrobi rekord świata, to on chyba na to nie zwraca uwagi. Są inne elementy, które należą, nazwijmy to, ja tego słowa nie lubię, tego turkusa, ale niech będzie, turkusowe jest właśnie to, że szef na niego nie krzyczy, jak on z koleżanką się wymieni na temat tego, ile, po ile dzisiaj pomidory w Biedronce, to jest ważniejsze. Bo ty jesteś raczej z tej kategorii, którą profesor Bliczej, mi się to bardzo spodobało i do siebie to przyjąłem, ale później życie mi pokazało, że to trochę inaczej wygląda. Mianowicie on używa bardzo, bardzo fajnego porównania, że właśnie co to jest odpowiedzialność godnościowa. To znaczy, jak facet narozrabia, to nie odcinasz mu premii, tylko mówi, że jestem zawiedziony. I on, jak profesor Blikle opowiada właśnie o panu Wołodyjowskim, jakiemu książę powiedział, że honorem mi waść za to odpowiadasz, to Wołodyjowski był naprawdę tym przejęty i on by głowę położył pod miecz, ażeby osiągnąć to. I może, Gosiu, ty jesteś z tej kategorii, ale wierz mi, że to, o czym mówimy, samozarządzanie, wspólnota jako wspólnota organizacyjna, to jest zbiór bardzo, bardzo różnych ludzi. Tutaj przy tym, nazwijmy to stole, gdzie my się dzisiaj znajdujemy, są ludzie bardziej typu Włodyjowski. To jest istotne. My chcemy osiągnąć czegoś większego. Uważamy, że to jest istotne, ale pamiętaj, że pracując, szczególnie wychodząc poza model startupu, gdzie wszyscy są zaangażowani, reszta przychodzi do roboty. Bądźmy tego świadomi. Wy jesteście inteligencją. Ty pracujecie w IT i tak dalej. Tam też są różni ludzie, ale przeważnie to jest coś innego. Ja miałem magazynierów, ja miałem ludzi, którzy nie wiem, niekoniecznie byli, nazwijmy to, panem Wołodyjowskim. Oni byli bardziej za głową, który się po prostu napił i przychodzi dzisiaj z kacem i mówi, szef, ja, no przecież ja jestem wolny człowiek, pan tu jakiś dziwny mówi, że dobre życie. A ja, no to raz się zdarzy. I wtedy ja się uśmiecham, mówię, stary, masz rację, raz się zdarzy, nic się nie stało, jest wszystko fajnie, tylko żeby się to nie powtórzyło więcej, bo po prostu, no wybacz, twój kolega będzie, bo ja ciebie nie dopuszczę do wózka widłowego, bo się zabijesz albo kogoś zabijesz, twój kolega ma podwójną robotę. Dobra, szef, będzie. I taki to... się drugi raz pojawia. I wtedy mów mi tu o panu Wołodyjowskim i o wielkich sprawach, to po prostu mamy problem, nie zrozumiemy się. No to ja bym tylko tak chciała dodać ze swojej perspektywy, jak tego słucham, to kilku rzeczy. Po pierwsze z tym samozarządzaniem i tą frajdą. Zgadzam się z tobą z tym, że jakby dużo o samozarządzaniu mówi się, o wolności, o frajdzie, czyli takim efekcie końcowym, który mamy już, kiedy osiągamy w pełni to samozarządzanie, tak? Że tam pojawia się ten element tej frajdy, tej zabawy. Natomiast cały mit wokół samozarządzania, to jest mit, który trzeba obalać, moim zdaniem jest taki, że nam się wydaje, że samozarządzanie samo się tworzy, samo się zarządza, nie? Że wystarczy puścić. I ono się stanie, nie? Niech się stanie samozarządzanie. No, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast no, jak się jednak patrzy na case'y różnych firm, które wdrażają samozarządzanie, to jest naprawdę, tak naprawdę praca u podstaw. To jest testowanie wprowadzanie jakichś metod, testowanie, czy one nam działają, weryfikowanie ich. Bardzo eksperymentalna praca, bardzo taka adaptacyjna, sprawdzanie, czy w naszych warunkach
w naszym układzie nam to odpowiada, czy nam to przynosi efekty, ba, nawet jak już się na coś umówimy i nam to działa, zmienia się projekt i się okazuje, że jednak nam to nie działa, czyli tak naprawdę samo zarządzanie to jest takie ciągłe stawanie się i ciągłe działanie. Bardzo świadome i bardzo no takie, no, no powiedzmy tak, bardzo świadome, tak? Więc dla mnie to jest taki mit wokół samozarządzania, żeby... Doskonale to ujęłaś i ja jestem absolutnie za tym i jeżeli mam spotkanie z kimś, że tak powiem, wybaczcie brzydkie słowo, normalnymi ludźmi, to zupełnie jest inny odbiór jak u was. I dzięki temu to jest ciekawe nasze spotkanie, gdyż ja mówię o tym, nie poddawajmy się ideologii, nie poddawajmy się dewocji w stosunku do tego, że samozarządzanie, które wy nazywacie turkusem, jest piękne, bo dla mnie, dlaczego nie lubię turkusu, bo turkus to jest wszystko. Turkus to jest na przykład, jak teraz ci są modni amerykańscy kapitanowie z Navy. To jest facet, który ma w ręku cały statek. On może wyjąć pistolet i ciebie zastrzelić. Coś wiem o tym, dlatego że mój pierwszy wyuczony zawód to technik rybołówstwa morskiego i wiem, co to jest kapitan. Kapitan może wszystko. Ale się okazuje, że kapitanowie są turkusowi na wojennych statkach, bo on po ludzku rozmawia z ludźmi. I to już jest też turkus. Turkusem jest na przykład Holacracy, która dla mnie, wybaczcie, jest bardzo ścisłym systemem hierarchicznym, zrobionym w kierunku tego, żeby podnieść efektywność, nic więcej. I teraz dlatego ten turkus jest zbyt rozmyty jako pojęcie, żebyśmy go używali jednoznacznie, stąd ja to nazywam samozarządzaniem, tu sobie ja przynajmniej wyobrażam troszeczkę więcej. I powołam się teraz na księdza profesora Hellera, który 85 lat niedawno skończył i który mówił, że religia może być niebezpieczna, w tym momencie, kiedy ona zastępuje rozum. To znaczy, podkreślam słowo zastępuje. Religia jest zawsze dobra. Każda religia jest dobra. Ale jeżeli już zaczynamy myśleć w kategoriach tego, że tak jest napisane w piśmie turkusowym, to wtedy się robi niebezpiecznie, bo to można sobie tak się bawić w takie coś, zakładając z koleżankami i z kolegami młody startup, bo wtedy wierzymy im wszystkim i oni nam wierzą. A tutaj, jeżeli się powołujemy, bo Wilber tak powiedział, bo u Gravesa jest napisane, guzik jest napisany u Gravesa. U Gravesa jest napisane, ja sam przeżyłem to na własnym, że tak powiem, przypadku, że przeskoczyłem z koloru i to stosunkowo szybko. Z tych kolorów, już teraz zapomniałem, bo oni wszyscy mają inaczej. Ten niebieski, który jest właściwie u Gravesa, a nie u Lalu, bo Lalu tam pokręcił z tymi kolorami. Ale u Gravesa z niebieskiego przeskoczyłem stosunkowo szybko na żółty. Po prostu podszedłem do ludzi, tak, a że na zasadach synergii, że razem zrobimy więcej, jeżeli że ja jestem tym guru, który wie wszystko, oni będą wykonywali moje rozkazy. Lalu napisał mądre słowa, Rousseau pięknie pisał o samozarządzaniu, ale też mówi, że samozarządzaniem jest jak z dobrym winem. To jednemu pomaga, a drugi się po prostu upije i w tym momencie też to wino nie działa tak. Także to wszystko jest słuszne, jeżeli włączymy przy tym zdrowy rozsądek. Ale to jest właśnie... Tak, wpadamy w ideologię. Tak samo jest z nauką. Jeżeli podchodzimy do niej bezkrytycznie, to też staje się ona ideologią. Więc każda... No, zaczekaj. Ja się nie zgadzam z matematyką. 2 razy 2 jest zawsze 4, co byś nie wykombinowała. Andrzej, nie zawsze. Zależy, jaki jest kontekst. Jeżeli zmienimy system z 10 na inny, to będzie zupełnie inny wynik. Musimy pamiętać o kontekście. Okej, no dobrze, to już wchodzimy w filozofię, no wiemy dobra, dokładnie tak. Wszyscy, o co nam chodzi, także nie natomiast nie jeszcze teraz... o fenomenie odpowiedzialności, to ja sobie tak myślę, że musimy jednak patrzeć bardziej holistycznie, bo mówimy tutaj o osobach, które przykręcają śrubki. Ja rozumiem, że tutaj no, nie będziemy oczekiwać od ludzi takiego poczucia odpowiedzialności za przykręconą śrubkę, tak? I może nawet ktoś nie mieć na to ochoty mieć poczucie odpowiedzialności za to, bo on swoją energię i swoje poczucie odpowiedzialności wkłada gdzie indziej, a do pracy przychodzi przykręcać śrubki. Ja to absolutnie rozumiem, szanuję i takie przeładowanie też odpowiedzialnością i wpływu na świat, bo ja jedną małą, drobną rzecz robię, uważam, że też jest jakąś formą hegemonii i trzeba jakby umieć znaleźć złoty środek.
do tego, co to znaczy odpowiedzialność, natomiast też widzę bardzo mocno to, że świat pracy będzie ulegał zmianie, że jednak sztuczna inteligencja i maszyny będą wypierały proste prace, takie proste prace mechaniczne i to, co kiedyś nam zostanie, to zostanie nam praca twórcza. I praca twórcza to jest praca, w której ta odpowiedzialność za to, co się robi, co się wytwarza, jest już jakby dużo istotniejsza. I my może nasz system edukacji do tej pory nas do takiej pracy twórczej w odpowiedzialności nie przygotowywał, ale rynek pracy będzie ulegał zmianie i za jakiś czas, jak nasze dzieci, może na moje wnuki będą szły do pracy, to ten poziom odpowiedzialności będzie wymagany zupełnie inny. I moim zdaniem no tutaj jednak musimy uwzględniać taki kontekst zmian społecznych i no, pracowych, w których się znajdujemy. Zgadzam się z Tobą, tylko tutaj chciałbym bardzo Was poprosić jeszcze raz wrócić do podstaw tego, o czym rozmawialiśmy. Tutaj włączę tę maszynę jeszcze raz, podzielę ten screen. Mianowicie pamiętajcie, moi drodzy, bo teraz postawiliśmy się po dwóch stronach stołu. Ja jestem ten, który jest jakoby przeciwko zarządzaniu temu nowoczesnemu. Podkreślam jeszcze raz i to o tym proszę nie zapominać, że ja uważam, że turkus działa. Ja uważam, że gdybym dalej jeszcze 10 lat pracował w tym, to osiągnąłbym jeszcze lepsze rezultaty. Ja osiągnąłem doskonałe rezultaty. Nie wiem, czy Wam o tym opowiadałem, jeżeli ktoś zaglądał do mojej książki, to widział. Firma wspaniale działała, jestem za. Ale ja proszę o jedno, nie dajcie się do cholery ogłupić tym, że to, co mówicie, że świat pracy się zmienia i musi się zmienić, no przecież ja na własnym przykładzie to pokazałem, że to działa, ale chcę pokazać jedno. Ja nie mówię, zapomnijmy o turkusie, ja mówię, nie idealizujmy tego. I tutaj jest ta cienka granica, gdzie możecie powiedzieć, że ja jestem krytyczny w stosunku do tego. Nie, ja po prostu realnie patrzę na to, bo ja się tym zajmowałem stosunkowo długo. I teraz właśnie podchodzę do tego, tej mojej analizy, a żeby dokonać takiej analizy, należy spojrzeć na to, co to znaczy ten turkus i jak ludzie do tego podchodzą, zakładając tak zwane firmy skupiające się na człowieku, stawiające człowieka w środku zainteresowań. I tu są właśnie cztery bardzo istotne elementy. Podejście czysto humanistyczne, gdzie się mówi, że człowiek jest z natury dobry i dlatego trzeba stworzyć taką firmę, żeby mu było tam dobrze. Kwestia sensu, czyli the purpose-driven organization, wiedza naukowa, rzetelna. Możecie powiedzieć, że rzetelna wiedza się dzisiaj nie liczy, że dzisiaj trzeba troszeczkę myśleć szeroko i zgadzam się, dlaczegoż by nie. Ja sam kocham filozofię. Filozofia nie jest nauką. Nauka w historii filozofii jest nauką. Filozofia nie jest nauką. Filozofia jest praktyką zdrowego myślenia i to jest wszystko. Podstawy teorii systemów złożonych. To mi się wydaje jest najciekawsze, ale przejdźmy to tak na szybko. Postawa humanistyczna. Jakie są podstawowe założenia psychologii humanistycznej? Zgadzamy się wszyscy, że relacje międzyludzkie są kluczowe. Ludzie tworzą organizacje, a nie jakiś schemat czy procesy. Bazą sukcesu ekonomicznego jest właśnie kultura korporacyjna. Ja to stworzyłem w mojej firmie i nie wpychajcie mnie teraz na półkę pomiędzy do tych, że tak powiem, absolutnych przeciwników. Ja jestem. Nie wpychamy, dyskutujemy. Nie, ale po prostu ja to odebrałem, że w wielu momentach moja krytyka jest źle zrozumiana. Ja chciałbym ją nazwać konstruktywną krytyką i to jest dla mnie istotne. Tak? Dalej. Idziemy dalej w kierunku tego, co to znaczy psychologia humanistyczna. Mamy nasze własnych profesorów, Kociatkiewicz, Monika Kostera, którzy zajmują się psychologią humanistyczną związaną w zarządzaniu. Ja tutaj odwołuję się do pracy, na dole jest podana, stosunkowo świeża, 2009 roku. Każde ludzkie zachowanie ma z założenia pozytywny charakter. Tu idziemy już w kierunku właśnie pana Wołodyjowskiego. To był bardzo dobry człowiek i wierzę, że Gosia jest bardzo dobry człowiek i każdy, który jest tutaj obecny, jesteśmy dobrzy ludzie. Ale czy tacy są wszyscy? To jest mój znak zapytania.
wszyscy ludzie w konkretnej sytuacji dla dobra wspólnoty dają z siebie wszystko, co jest w ich mocy. To jest też założenie psychologii. I w mojej książce, w tej białej, opowiadam przykłady dwóch panów stosunkowo dawno temu, to był XIX wiek, którzy zgodnie z tą zasadą zbudowali firmy, gdzie włożyli wielkie pieniądze. Chodzi o duże pieniądze. Oni stracili miliony w dzisiejszych czasach dolarów, żeby w końcu się przekonać, że to nie zadziałało. Ale tam się staram z mojego punktu widzenia dokonać analizy, gdzie oni zrobili swoje błędy. Oni podeszli troszeczkę do tego, że oni wiedzą, jacy ludzie są i jak ludzi zrobić szczęśliwych. I oni robili de facto z ludzi marionetki. Po prostu dali, to jest coś takiego, jak sobie wyobrazimy, jak Pan Bóg stworzył raj, wsadził Adama i Ewę i powiedział, rób ta, co chce ta, tylko z tego drzewa nie wolno, a człowiek jest tak zbudowany, że akurat mu się chce spróbować, co jest na tym drzewie. Wszystkie inne drzewa go mało interesują. I to jest dokładnie te humanistyczne podejście. Żeby ludziom dać szansę na to, ażeby oni się zaangażowali, żeby byli ciekawi, żeby chcieli wiedzieć to, co bodajże Gosia mówiła o tym, że to, co ja moją śrubkę dokręcę, żebym wiedział, co się trzy hale dalej stanie z tego, że z tego będzie piękny samochód na przykład. I humanitaryzm to jest zupełnie coś innego niż humanizm. Bo patrząc z boku, to są firmy, gdzie rzekomo ktoś buduje nam szczęśliwy dom, w którym jest fajnie i jest dużo frajdy. I tutaj właśnie, czy sam szef wystarczy, żeby się nawrócił, to celowo dałem w cudzysłów, który stwierdzi, że on już wie, on zrozumiał, że on się musi zmienić i na przykładzie właśnie takiego kapitana statku, żołnierze, oficerowie prawdopodobnie zachowywali się doskonale i grzecznie, bo oni wydał taki rozkaz. Ale jak kapitan opuści ten okręt, jestem ciekaw, ile pozostanie po tym turkusie na tym statku. I to był mój problem, dlaczego firmę sprzedałem obcym ludziom, a nie zostawiłem w rękach moich ludzi, gdyż stwierdziłem, że oni do tego nie dojrzeli jeszcze. Drugi element, bardzo ważny, pierwsze humanitarne podejście. Podkreślam też dla dobrego zrozumienia, ja nie mówię, że humanitarne podejście jest niesłuszne. Ja mówię, czy samo humanitarne podejście wystarczy, ażeby trwale wprowadzić? I tutaj moja odpowiedź jest nie. Ale humanitarne podejście jest niezbędne. To jest szacunek dla człowieka, to jest zrozumienie, to jest empatia. To są elementy, które są niezbędne. One muszą być. Andrzej, ale humanitarne same... czy humanistyczne? Przepraszam bardzo, naturalnie, ale one same nie doprowadzą do tego, że firma zacznie działać sama, gdy szef się usunie na bok. I sens jest również niezmiernie istotnym elementem, żeby ludzie wiedzieli, co robią, po co, co to nam daje, tylko to nie może być sens, który dzisiaj każda byle jaka firma, najlepsze są już te nasze banki ubezpieczalnie, które przodują w tym i piszą wizję na ścianie o tym, że my chcemy zadowolić, my pracujemy dla klienta. Jesteśmy szczęśliwi, gdy nasz klient jest szczęśliwy. Pogadajcie z tymi, jak to się nazywa, frankowiczami, to zrozumiecie, że to nie bardzo to działa z tą wizją. I tu należy do tego doprowadzić. Ja na swój sposób udało mi się ten prosty element wprowadzić do mojej firmy. Nam chodzi o dobre życie dla wszystkich. Dla mnie dobre życie było to, że o 4:00 po prostu idę do domu. Kiedyś siedziałem do 10:00 wieczorem. Mam czas dla rodziny, dla siebie, mam ochotę, to jadę na urlop i firma działa. Dla kogoś innego to jest zarabianie pieniędzy, bo chce kupić sobie domek albo raty spłacać. Ktoś inny nowe auto marzy o tym, inny pierścionek chce narzeczonej kupić. Każdy jakiś widzi w tym, że ta firma mu daje zadowolenie w trakcie pracy, jednocześnie jakiś sens, tym sensem jest, bo myśmy innego sensu nie nazwali, jak właśnie dobre życie. To jest sens działalności. Po co my tam się zjawiamy codziennie o 8:00 rano? Po dobre życie, które jest bardzo niewymierne i dzięki temu każdy z moich pracowników się zgodził na coś takiego. A jeżeli, bo teraz taki przykład, już kiedyś w takim spotkaniu podałem, że czytałem, że National Geographic
nie, Discovery, tam się łączy z Warner Bros., zdaje się. I oni podali, że naszą wizją jest stać się globalnym playerem na rynku informacyjno-rozrywkowym. Co to obchodzi kamerzystę? Kamerzysta ma to w nosie, czy ta jego firma będzie globalnym playerem. On nie będzie dlatego nadgodzin za darmo robił dla firmy. A w mojej firmie ludzie robili nadgodziny za darmo, bo stwierdzili, że musimy to, że tak powiem, zamówienie wysłać jak najszybciej i przychodzili do pracy pakować ludzie z biura, bo się okazało, że coś źle przekalkulowali niektórzy koledzy. I tam był jakiś wspólny cel. I ten właśnie cel, to nie chodzi o to, żeby to było efektownie brzmiało. To ma być po prostu akceptowane przez ludzi. To jest najistotniejsze i wówczas jest szansa na to, że to zrozumieją. Ale tutaj przychodzi element i podejrzewam, że w naszym przypadku, to jest znowu z mojej strony jeszcze raz kij w mrowisko, sens jest bardzo indywidualny i trudno określić, co jest dobrym sensem. Można powiedzieć, że chcę zmienić świat na lepszy. Możemy powiedzieć, że chcemy być bardziej ekologiczni. Teraz jest pytanie, czy wszystkich to w tej twojej firmie interesuje? Jednego zainteresuje i dlatego jest gotów pracować więcej. Ale dla wielu innych to nie działa. Ja nazwałem to pracujemy dla dobrego życia. Tutaj W.L. Gore, czyli Bill Gore, miał taki sens pracy. I to zaakceptowała firma, która w międzyczasie ma 10 tysięcy współpracowników. Oni po prostu nie wstydzą się wziąć w usta pojęcie zarabiać. Oni chcą zarabiać i jednocześnie mieć przy tym frajdę. Tu jest ta odpowiedzialność za to, że to jest cała góra, to nie jest żadna spółdzielnia, a jednak oni to mają. Humanizm też tu możemy znaleźć. Bo w mojej książce opisuję, jak właśnie oni sobie z tym poradzili i to działa. To znaczy W.L. Gore, założyciel firmy, założył ją w latach 50. Odszedł bodajże w 80. latach, przejął jego syn, pracował do roku 2000. Teraz są inni ludzie, obcy i firma działa. Czyli bez szefa, założyciela, inni dalej tę ideę niosą, i firma ją akceptuje. Oni pracują po dziś dzień. Polecam, ten rozdział jest naprawdę ciekawy. I właśnie tym sensem może być wszystko. Jeżeli się spotka grupa ludzi, która uważa, że chcą zbudować lepszy świat. Na przykład Jerzy Owsiak. To, co on robi, jest wielką sprawą. On pomaga innym, tym potrzebującym. I znajdują się ludzie, którzy się w to angażują. Ale pamiętajcie, to jest wolne, jak to powiedzieć, oni po prostu się dołączyli, bo chcą. A na czym polega przeciętna firma? Przeciętna firma to jest zlepek ludzi, którzy przypadkowo tam znaleźli robotę. Nie mówię o was, wy jesteście inteligencją, ale zobacz fabrykę gwoździ. Myślicie, że tam są ludzie, którzy chcą zmienić świat na lepsze? Nie, oni chcą, oni nawet nie chcą robić gwoździ. Oni szukają pracy. Oni mogą lepić torebki, oni mogą śrubki przykręcać i tym ludziom mówić o tym, że będziemy budowali lepszy świat, może do nich nie dojść takie coś. Chęć dominacji rynku, być najlepszym. Zauważmy, ta firma BioNTech niemiecka, którą wszyscy mylą z Pfizerem, że to jest szczepionka Pfizera, to jest szczepionka BioNTech. To była malutka firma założona przez imigrantów z Turcji, dzieci imigrantów tureckich, którzy po prostu się chcieli być najlepsi na świecie, że przy okazji zarobili dużo pieniędzy. To im pewno nie szkodzi, ale oni mieli sens w tym, że chcieli stworzyć coś nowego. Oni nie chcieli świata, czy oni chcieli, no w szczepionkach możliwe, że to była jakaś troska, ale właściwie oni by znaleźli może i szczepionkę na ospę i na jeszcze coś innego. Ich coś innego kręciło. Każdy ma prawo. Ktoś inny powie, że on chce być milionerem, tylko musi znaleźć grupę ludzi, którzy też razem z nim chcą być milionerem, dla których to jest istotne, bo ten sens to nie ma być nic pięknego, co ładnie brzmi przecież. I teraz na temat trzeciego elementu.
mianowicie nauki. Co pokazuje nauka, ale nauka, tutaj nie będziemy dyskutowali o tym, czy to jest matematyka, czy biologia, chodzi o fakty. Gdyż w większości przypadków zaczynamy poprzez nasze podejście, jak tutaj pokazuje teoria Kopernika. Ona pokazała, że to działa. Ale to działało jak działało, tu się nic nie zmieniło. Ale w teoriach zarządzania zmieniamy świat. Jeżeli powiemy, że ludzie są właśnie z typu podejścia humanistycznego bardzo dobrzy i pracują po to, żeby nam wszystkim było dobrze i każde ludzkie działanie ma tylko dobre, że tak powiem, intencje, wówczas zmieniamy świat, nie patrząc na to, jaki on jest naprawdę. I częstokroć możemy się pomylić w naszym podejściu. I tak samo te podejścia naukowe zarządzanie według Taylora. Oni to nazwali nawet naukowym zarządzaniem. Guzik, prawda, to jest jedno tylko z podejść. To jest po prostu pewna teoria, podobnie jak i Spiral Dynamics czy wiele innych. To są teorie, które nie muszą być niesłuszne, ale patrzmy na nie w sposób rzetelny. Podejdźmy do tego tak, tu jako przykład podaję IBM. IBM właściwie to jest evidence-based medicine. Dr David Sackett stwierdził po swoich badaniach, że tylko 20% zachowań i wiedzy lekarskiej bazuje na faktach udowodnionych. Reszta to są praktyki przyjęte przez lekarzy w trakcie nauczania, pracy. Oni znają starą medycynę, gdyż większość lekarzy 20 lat temu studiowała, a w medycynie to jest niesamowicie daleko. Możecie mi Państwo wierzyć, wiem o czym mówię. Moja żona jest lekarzem, która Ewa podobnie jak i ja już jest w wieku dojrzałym, nazwijmy to ładnie. Studiowała dawno temu we Wrocławiu, później 30 lat we Frankfurcie nad Menem prowadziła własną klinikę. Jak przyjechała do Polski, to była bardzo zaskoczona metodyką leczenia tu w Polsce. Po prostu to było jakaś tam wiedza lekarska, która nie nadążała nad światową wiedzą lekarską. Co to znaczy? Znaczy to tylko tyle, że należy patrzeć na każdą teorię. W przypadku tutaj zacząłem o medycynie, że wielu lekarzy po prostu swoją wiedzę naukową czerpie też z odwiedzin tych handlowców od firm farmaceutycznych, którzy mówią, że moja aspiryna jest najlepsza i jak ich przekonał, to on tę aspirynę przepisuje, bo jego to przekonało. To nie znaczy, że on to robi w złej wierze. On po prostu jest przekonany, że ten lek dobrze działa. Ale on powinien zadać sobie sprawdzić, a może jednak inne leki lepiej działają. Podobnie jest także samo i z zarządzaniem. Nie każdą teorię musimy przyjąć na słowo. Nie chcę Wam opowiadać, że teoria turkusowa jest niesłuszna, ale podejdźmy do tego właśnie zgodnie z podejściem Peppera, który mówi o tym, żebyśmy szukali możliwości negacji tego, co uważamy za słuszne. Tylko tak dojdziemy do prawdy, nie poszukując elementów potwierdzających teorię, która nam się podoba, którą lubimy, ale szukajmy niedoskonałości. Wówczas możemy coś zrobić. I ja zadałem sobie ten trud napisania tej książki właśnie, żeby pogrzebać się w tym, co jest nieudane w turkusie. Nie po to, żeby udowodnić, że on jest nieudany, ale po to, żeby go możliwe zmienić na lepsze. Teraz przejdziemy do historii, którą uważam za najbardziej interesującą. Dla mnie ona była wielkim odkryciem. Przyznam zupełnie uczciwie, że podczas pisania mojej książki zacząłem się po sprzedaniu firmy. Oczywiście miałem trochę czasu, także pomału sobie zbierałem materiały, jak do tego podejść i szukałem w sumie dla siebie określenia, kim ja byłem w tej firmie. Szefem, ja używam tego słowa po prostu, bo tak się przyjęło już, że te moje książki zaczynają się od słowa szef, ale tak naprawdę ja szefem nie byłem. Ja byłem tam dobrym wujkiem, coachem, mentorem, doradcą, ale tak naprawdę nie potrafiłem tego w żaden sposób jasno określić.
dzięki właśnie teorii złożoności według Ryszarda Preszkiera, którą książkę wam bardzo polecam, zaraz do niej dojdziemy, byłem właśnie tym empowering leader. Do tego właśnie dojdę i na czym polega jego zadanie, praca w takiej firmie. I teraz Einstein. Powtarzać ciągle ten sam eksperyment i za każdym razem oczekiwać innych rezultatów, to jest nauka. I tutaj dobrze mnie skrytykowaliście, że nauka nie zawsze ma rację. Dlaczego? Bo nauka możliwe, że nie wszystko jeszcze zbadała. I na przykład w przypadku Einsteina on nie uwzględniał teorii złożoności, o której właśnie wam w paru słowach postaram się opowiedzieć i dlaczego ona ma coś wspólnego właśnie z zarządzaniem. Chodzi o nieprzewidywalność. Ja tak na chwilkę, ja myślę, że Magda nie krytykowała, tylko Magda rozszerzyła kontekst, że nauka jest ważna, ale nauka to nie wszystko. Czyli są też inne spojrzenia, które warto uwzględnić, ale naukę też. W ten sposób. Słusznie, słusznie, zgadzam się jak najbardziej. Przepraszam bardzo, jeżeli się źle wyraziłem. I teraz do tej teorii złożoności. Chodzi o nieprzewidywalność systemu. Jeżeli mamy do czynienia z maszyną, tak naciśniemy na ten guzik, to z drugiej strony wyjdzie cukierek na przykład. I to jest pewne, bo tak ta maszyna jest zbudowana, że ona tak działa. Jeżeli Kowalskiego opieprzymy, to kiedyś dawno temu to ten Kowalski zrobił to, co mu kazaliśmy. A teraz się Kowalski po pierwsze pogniewa, po drugie zrobi wymówienie, po trzecie namówi Jabłońskiego i obaj będą w jakiś sposób nam przeszkadzali w pracy i namówią jeszcze innych. Ludzie są nieprzewidywalni. I nauka, czy też teoria złożoności zajmuje się właśnie dokładnie tym, że bada zachowanie się jednostek, i to jest bardzo istotne, znajdujących się w swobodnej interakcji w połączeniu z czynnikami pośredniczącymi. Dlaczego ważna jest swobodna interakcja? Nigdy nie mamy do czynienia z teorią właśnie complexity, czyli złożoności w systemach hierarchicznych. Tam jest po prostu jasne. Jest szef, szef powiedział i tak będzie zrobione. I wszyscy inni robią to, co mówi szef. To jest przewidywalne, tak jak w armii. Jak generał powie strzelać, to wszyscy strzelają, jest jasne. Tutaj ani generała nie ma i nie wiadomo, czy zaczną strzelać, czy nie. Każdy po swojemu ocenia sytuację. I dlatego tak istotna jest swobodna interakcja. Bo i tutaj te ważne właśnie pojęcia z teorii złożoności. Skomplikowane, kompleksowe. Komplikowane to jest zawsze przewidywalne. Tak jak zegarek wygląda, jak zdejmiemy kopertę, jest bardzo skomplikowany. I każdy powie, o cholera, jak to działa, jakie to trudne. Tak, to jest skomplikowane, ale to wiemy, jak działa. Systemy kompleksowe to są jak te mrówki. Popatrzcie na ten kopiec mrówek, nie wiemy, w którą stronę ta mrówka pobie. Jeżeli wsadzimy kij w mrowisko, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Podobnie zachowują się ludzie. Ludzie są nieprzewidywalni jako jednostki, szczególnie gdy mają tę wolność podejmowania własnych decyzji. I cały pitch teraz, przepraszam brzydkie słowo, cały dowcip tego zarządzania w takich warunkach polega na tym, że je trzeba zrozumieć, ażeby móc na niego wpłynąć. I to uważałem za genialne, ażeby to, że mogę to wprowadzić do mojej analizy, dlaczego to u mnie działało. Zjawiska emergentne są zupełnie nowe zjawiska, które się wyłaniają właśnie w sytuacji nieprzewidywalnej. Wcześniej o nich nawet nie mogliśmy pomarzyć, że coś takiego będzie jak u mnie, że raptem ludzie stwierdzą, ja byłem bodajże w tym czasie w Warszawie, a ludzie przyszli w sobotę do roboty i mi powiedzieli, że później kiedyś tam, tak, zrobiliśmy taki sobotnik, bo to było konieczne i praktycznie ludzie, którzy normalnie pracują w biura, pakowali razem z innymi i to było, oni sami się skrzyknęli, to nie było polecenia, żadnego polecenia nie było. Ludzie stwierdzili, że możemy stracić ważnego klienta, bo obiecaliśmy mu, że w środę towar będzie u niego, a się okazało, że za późno przyjechało i tak dalej, i tak dalej. I teraz szef, którego szukamy, właśnie Empowering Leader, to jest książka, którą polecam, Ryszarda Praszkiera. Niestety jest tylko w języku angielskim, on ją kiedyś tam wyda chyba też i po polsku. Chodzi o słowo empowering, należy byłoby najpierw przeanalizować i później
słowo, kim jest ten lider. I te dwa elementy uważam za kluczowe w teraz, ażeby nie przedłużać, to tak lecimy skrótowo. Właśnie zadaniem lidera jest to, ażeby wspomóc proces emergencji, wyłaniania się tych właśnie zjawisk, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie jesteśmy w stanie wymusić. I to jest bardzo istotne w systemach samozarządzających. Jeżeli tego nie zrozumiemy, że one działają inaczej, tam po prostu nie możesz robić tego, że postawisz ludziom hamaki, czy postawisz, nie wiem, maszynę do kawy, która robi ekspreso i kafe latte, i ludzie będą lepiej pracowali. Są elementy, które są dużo bardziej istotne. Punkt pierwszy, swobodne interakcje, żeby ludzie między ze sobą mieli absolutnie swobodny kontakt. Dzięki temu wzajemnie się inspirują, czują się wolni. Zadanie lidera następne, które uważam za niezwykle istotne i intuicyjnie właśnie wprowadziłem to sam u siebie i stwierdziłem dlatego, że to pojęcie bardzo, bardzo mi pasuje. Moje zadanie jest budowa mostów pomiędzy zespołami. To, co się mówi, te silosy, które tworzą się w firmach. Sprzedaż, marketing się zwykle nienawidzą nawzajem, a jego zadaniem jest lidera nie zarządzać, tylko tworzyć kontakty między ludźmi. Spory, które się zaczynają tworzyć, załagadzać, tłumaczyć podejście inne. Niezwykle istotne, jedno z trudniejszych zadań, szczególnie dla menadżerów, którzy przyszli do firmy robić karierę, on musi ograniczyć własne ego. I to jest niezwykle trudna historia. Ja zauważyłem to u siebie, że jednak coś takiego zawsze przebija. Jak daleko to pójdzie, to już jest zależne od samej jednostki. Sprzężenie zwrotne, góra, dół, to znaczy ktoś gdzieś w firmie wpadnie na wspaniały pomysł. To trzeba wynieść na szersze, przedstawić w większej grupie, rozmawiać na ten temat. To jest zadanie lidera. On musi tworzyć tą zbiorowość, więź między ludźmi, że to jest nasze. Atraktory. Atraktory to jest od słowa angielskiego to attract, czyli w jakiś sposób zachęcać, czy przyciągać. Mogą być negatywne i pozytywne. Negatywnym będzie pan, jakiś tam nasz kolega Kazik, który mówi, to wszystko jest do dupy, z tego i tak nic nie będzie, dajcie sobie święty spokój. Pozytywni. To przykłady miałem w mojej firmie, że dziewczyna przyszła, dzięki niej aż zaszumiało. To był doskonały przykład właśnie zjawiska emergentnego, przypadkowego. Po prostu wzięliśmy nową dziewczynę i ona dała nam takiego kopa, którego ja nie byłem w stanie wcześniej samodzielnie osiągnąć. Ona kipiała energią, ona starała się ludzi ze sobą wiązać. Ona była typowym atraktorem pozytywnym. Zadanie lidera jest eksponować pozytywnych w miarę i odizolować negatywne elementy. Właśnie to są ci transmiterzy idei przywództwa. To mi się nie udało, ale nie zarzucam sobie tego jako mój błąd, tylko podkreślam jeszcze raz, to jest nieprzewidywalne. Czy transmiterzy przywództwa się zrodzą? Ludzi nie można wychować na liderów. Tak samo jak i wy, was przecież nikt nie przygonił tutaj na to spotkanie ani ze mną, ani wcześniej na spotkania turkusowe. Po prostu was to interesuje, bawi, cieszy, widzicie w tym postęp. I takich ludzi potrzebuje każda firma, żeby oni przejęli tę rolę i zdjęli obciążenie. W mojej firmie ja byłem jedyny, który naprawdę dbał o to, aby z chaosu powstał ład, bo sam fakt zmiany struktury, wyrzucenia szefów za butę nie doprowadzi do tego, że to będzie firma turkusowa. Humanistyczna postawa, podejście do ludzi, rozmowy. Jakże często moim zadaniem było iść na piwo i po prostu rozmawiać z ludźmi, łagodzić te napięcia, które się tworzyły.
uświadomienie sensu naszych działań, rozmawiać o tym, po co, słuchaj stary, dlaczego to robisz? Przecież umówiliśmy się na dobre życie. Po jaką cholerę zacząłeś jakąś kłótnię, szczególnie z magazynierami miałem ten problem, bo w moim przypadku oni odgrywali też bardzo dużą rolę, oni pakowali, oni wysyłali, od nich bardzo dużo zależało, żeby oni sami byli zaangażowani w tym, przychodzili, byli do biura, pytali, kiedy przyjdzie następny kontener, przygotowali się do tego, nikt nimi nie rządził. Oni musieli sami przejąć to. Często mi mówili, szef, a nie mógłby pan, no ja mam w nosie te wasze nowe metody zarządzania, może to i fajnie, ale lepiej jakby pan mi powiedział, to ja zrobię, pan będzie zadowolony, ale ja żebym tylko myśleć nie musiał. No i właśnie to nasze pytanie na koniec. Przepraszam bardzo. Tak? Czy można z pytaniem się wtrącić, czy czekamy na Q&A? Oczywiście. Tak, bo tutaj wspominałeś o tych atraktorach negatywnych i o ograniczaniu. Ja bym miał pytanie, w jaki sposób to robić, albo jakieś wskazówki, czy nie wiem, doświadczenia, przemyślenia. No to tutaj bardzo mądrą odpowiedzią z mojej strony będzie oczywiście przeczytaj książkę, przepraszam, miał być dowcip, ale sens polega na tym, że są różne metody. Jeden z przykładów jest firma W.L. Gore i tak samo Xerox PARC. Oni w sposób świadomy wyszukiwali ludzi najlepszych z najlepszych. Po pierwsze wielka selekcja na samym początku, później okres resocjalizacyjny, jakby to śmiesznie nie brzmiało w ich przypadku, po prostu przyzwyczajenie do innego stylu zarządzania, do przejęcia odpowiedzialności za to, co robisz i za to, co robi firma. Że to nie jest właśnie przykręcę moje 5000 śrubek i mam z głowy. Nie, to się zastanowić, dlaczego koleżanka robi tylko 3000 śrubek i może z nią pogadać, ewentualnie jak ona nie reaguje, pójść do szefa. Nie po to, żeby powiedzieć szefowi, że trzeba ją wyrzucić. Po prostu zainteresować się, czy też tym, co wyjdzie na samym końcu. I tutaj to jest jedna z metod, czyli wyszukiwać ludzi najlepszych z najlepszych, ale to jest bardzo droga metoda i na to bardzo niewiele firmie stać. Inna kwestia to jest dobór na samym początku przy rekrutacji. W mojej firmie wyglądało tak naprawdę to w ten sposób, że ja miałem firmę, którą prowadziłem już dawno, z ludźmi, jakich miałem, to miałem, ale przyznaję uczciwie, że ani się u nas nikt nie zwolnił, ani ja nikogo nie zwolniłem. Po prostu ja starałem się wyjść i to też było trochę ideologiczne. To znaczy, czytając te wszystkie mądre książki turkusowe, wcześniej po prostu bym powiedział wygonić w cholerę i tylko nam przeszkadza. Później szukałem, co zawdzięczam, przyznam, książką tym, ja je nazywam w jakiś sposób, no przekazałem mi jakieś inne spojrzenie, którego wcześniej nie znałem, że każdy człowiek ma w sobie coś wartościowego. Starałem się wyszukać, co on potrafi, czego inni nie potrafią. Mieliśmy taki przykład faceta, który stał się u nas przypadkowo sprzedawcą. Przypadkowo dlatego, że wcześniej był po prostu kelnerem. Nie miał najmniejszego pojęcia o handlu, o sprzedaży, żadnego wykształcenia w tym kierunku, ale po prostu był z natury rzeczy miły, gadatliwy i tak dalej. Nauczyliśmy go wszystkiego. Dlaczego wziąłem takiego człowieka? Ktoś może szybko zapytać. Ja byłem po prostu na małej wioseczce, na wyspie zresztą, wyspa Uznam, tylko po drugiej stronie, tutaj nie Świnoujście, tylko po drugiej stronie. I tam to właściwie masz tylko hotele i kozy i krowy i nic więcej. Wszyscy, co potrafią czytać i pisać, to wyjechali już dawno do Berlina albo do Hamburga. Czyli ja musiałem wybierać wśród tych ludzi, którzy się zjawiali. No i krótko rzecz biorąc, tego faceta mieliśmy w pracy, nauczyliśmy go wszystkiego od podstaw i to była genialna historia, że po roku czasu on nam sprowadził takie firmy jak Obi, dzięki niemu, później Edeka, chyba Lidl, to były jego firmy. Po prostu on był takim bajerantem, jak to się ładnie mówi, czyli pogadał, był w stanie ludzi przekonać, że jesteśmy najlepszą firmą świata. Co dalej było? Dalej przychodziło zapytanie. To zapytanie on tam jakoś obrabiał przy pomocy niektórych kolegów. I było wszystko fajnie, dopóki po jakimś czasie nie stwierdziliśmy, że jego projekty przeważnie są albo poniżej zera, albo mniej więcej na zero. I wszyscy koledzy z punktu widzenia
dobra firmy. Mówią: Andrzej, my musimy się go pozbyć. On nam przynosi tylko straty. I ja byłem jedyny, który starał się znaleźć w tym człowieku coś dobrego. Ja mówię: słuchajcie, naprawdę on nie ma nic porządnego, za co możemy go cenić i dać mu to zadanie odpowiadające jego kwalifikacjom. No coś ty. Jedyne, co on potrafi, to bajerować. Ja mówię: stary, to niech bajeruje dalej. Oczywiście bajeruje w znaczeniu pozytywnym, czyli potrafi rozmawiać z klientami. I tak zrobiliśmy. To znaczy jego zadanie było nawiązanie kontaktu z klientem. W rezultacie, gdy przyszły pierwsze już zapytania, on już nie miał prawa ich obrabiać. On przekazywał to i mówi: a teraz przekazujemy to do naszego działu konstrukcyjnego. Oni to zrobią dużo lepiej niż ja. Gdy pan będzie miał jakiekolwiek propozycje, zawsze proszę do mnie dzwonić. Ale i on już nie pchał się w dalszą obróbkę, że tak powiem, tego zamówienia czy też zlecenia. I na tym to właśnie polega, że można i trzeba, jeżeli masz, w cudzysłowie mówię, taką bandę ludzi zebranych przypadkowo, to nie są ludzi wyselekcjonowani. Trzeba wyszukać co najlepsze. W najgorszym przypadku oczywiście pozbyć się takich ludzi. To też należy do zarządzania, to jest bardzo niemiłe. Pokażcie mi szefa, który lubi ludzi zwalniać. Nikt tego nie lubi. Ale to też trzeba czasami zrobić, jeżeli inne metody nie skutkują. Jak mówię, w moim przypadku ja nie zwolniłem nikogo i z tego jestem dumny. Nawet broniłem tych ludzi przed atakami kolegów. To jest inna droga. No i trzecia droga, która uważam najbardziej słuszna, to jest droga, gdy firmy tworzą się same w procesie, zaczynając od startupu. Gdzie masz naprawdę dobór, gdzie jest zainteresowanie i tematem, wspólne spojrzenie na sens tego, co robimy. To znaczy chcemy produkować najlepsze, nie wiem co tam, solarki na świecie. I to jest sens, my się temu oddamy. Jesteśmy inżynierami i później zbieramy techników, którzy są dobrzy i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co nas łączy. Mamy wzajemny szacunek do siebie, to jest ten drugi punkt. Podejście humanistyczne. I ostatnie, najważniejsze z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia, zrozumienie, jak działa taki system złożony, gdzie nie mamy szefa, on jest nieobliczalny. Jeżeli ludziom powiesz, a teraz w naszej firmie jest frajda i swoboda, wybaczcie, to nie zadziała. To po prostu szef musi być, ale on ani nie kontroluje, on dba o to, żeby atmosfera, którą stworzył, się utrzymała. I mój problem, dlaczego w końcu sprzedałem firmę, było to, że ja nie znalazłem multiplikatorów tej idei, tych transmiterów, którzy by przejęli moją ideę w równym stopniu. W książce opisuję dokładnie błędy, które zrobiłem. Teraz nie chcę na to wchodzić, mam nadzieję, że zajrzycie do tej książki, ale tam opisałem wiele błędów, że poszedłem raczej w kierunku, że jeżeli chodzi o utylitaryzm, czyli robienie dobra według podstawowej teorii utylitaryzmu, im więcej tego szczęścia dasz, im więcej ludzi jest zadowolonych, tym lepiej. Tylko problem polega na tym, że jeżeli mamy grupę ludzi, którzy przykręcają te nasze śrubki, o których uczepiłem się jako symbolu człowieka, który przychodzi do roboty, on wcale nie widzi w tym wielkiego sensu, on chce zarobić parę groszy, lepsze śrubki jak Biedronka na przykład, to jeżeli każdemu z nich damy takie same uposażenie, jak powiedzmy inżynierom zaangażowanym, czy ludziom w ogóle, którzy widzą sens we wspólnej pracy, chcą zrobić coś dobrego, rozwijać się, to większa szansa jest znaleźć tych multiplikatorów właśnie wśród tych ludzi intelektualnie zaangażowanych, nie tych, którzy przychodzą do roboty. A ja na samym początku raczej starałem się zadowolić wszystkich i z zysków naszych najpierw, za zgodą oczywiście całej załogi, jako pierwsze podnieśliśmy wynagrodzenia dla najmniej zarabiających. Później pomału zauważyłem, że ludzie lepiej zarabiający, bo historycznie się tak złożyło, że niektórzy zarabiali tam 3 razy więcej, aniżeli ci najmniej zarabiający, także im nie było źle, ale
jeżeli dzieliliśmy premię, a nie ja dzieliłem, tylko już pracownicy sami te premie dzielili między sobą, to przeważała jednak grupa tych mniej i średnio zarabiających. I oni przeważali tę szalę. I tutaj wydaje mi się, że moim problemem, że nie udało mi się znaleźć w mojej grupie ludzi, którzy by przejęli tę ideę, żebym mógł oddać z dobrym sumieniem firmę i powiedzieć, przychodzę do rady nadzorczej, a wy róbcie dalej swoje, to było to, że postawiłem chyba zbytnio właśnie na to takie szerokie rozdzielanie dóbr, które wspólnie wypracowaliśmy, a za mało uwzględniłem kwestię tych najbardziej zaangażowanych, tych orłów, którzy prowadzili właściwie firmę. Ale problemem głównym, którym na początku mówię, moim głównym błędem było to, że za późno się wziąłem za tę historię. Pamiętajcie, że ja praktycznie mając 50 chyba 7 czy 8 lat, wpadłem na ten pomysł, że zmieniłem tę firmę, podszedłem do niej inaczej, aniżeli wcześniej. Wcześniej prowadziłem firmę jak każdy jeden, to znaczy szef jest mądry, a reszta to są po prostu przedłużenie moich ramion. Oni wykonują to, co ja wymyśliłem. Ale przez to, że zrobiłem to za późno, nie mieliśmy czasu wypróbować różnych opcji. I to było chyba moim głównym problemem. Dobra, żeby was nie zanudzać, to już dalej nie będę mówił o tych błędach, to jak mówię, jeżeli kogoś interesuje, to doczytacie się gdzieś tam w tej książce. To byłoby na tyle. No dobra, no to w takim razie jeszcze mamy chwilę. To okay. Pytania do Andrzeja. Wydaje mi się, że cały czas pytanie, które było w temacie spotkania samozarządzania, a lider, czy lider jest potrzebny, możemy jeszcze wokół tego podrylować, ale no, zapraszam do dyskusji. Ja tylko chciałabym ze swojej strony powiedzieć, że no ja jestem bardzo bliska temu, że w samozarządzaniu potrzebny jest lider. I czy to jest jeden lider, czy to jest sztafeta liderów, to się pewnie tak jak trochę też mówisz, nie, że na początku jest tak, że może być jeden, który wierzy, widzi, rozumie i propaguje, a za jakiś czas to będzie sztafeta liderów, bo się zaangażują, ludzie zrozumieją, dojrzeją do tego procesu. Więc no, lider jest zawsze potrzebny, a czy to będzie jeden czy grupa, to już jest, no chyba to jest kwestia jakiegoś takiego procesu, który się dzieje w trakcie. Natomiast no, tak sobie też jeszcze myślę o tym, bo mówisz tak o tym mocno, że jakby tak stanęliśmy po różnych stronach, nie, na początku naszej dyskusji. Wydaje mi się, że jakby bardzo to, o czym ty mówisz, to jest bardzo zbieżne z tym, jak my sobie tutaj oglądamy Turkus w tej naszej grupie łódzkiej, że dla nas to właśnie nie jest żadna magia, żadne po prostu wycieranie gumką granic i mówienie, że teraz można wszystko wszędzie i w ogóle i się, niech się dzieje magia. Mamy bardzo dużo świadomości tego, że tam nie jest tylko o frajdzie, tylko jest o pracy u podstaw, o dojrzałości, o stawaniu się, o testowaniu, próbowaniu, że każdy ma swoją drogę, więc no, jakby bardzo mocno mi się wydaje, że się zgadzamy. Natomiast wydaje mi się, że jak mówisz ze swoich doświadczeń, to pięknie o tym opowiadasz, że widać, że doświadczyłeś tego, przeszedłeś tą drogę bardzo świadomie, więc to jest taką dużą zasobem, bo czasami osoby, które gdzieś tam wdrażają ten turkus albo pracują na takim poziomie, to mają jakby mały dostęp do drogi, którą przeszły te osoby, więc ludźmi fajne jest to, że ty masz dostęp do tego, jaki proces przeszedłeś i masz taką refleksję wsteczną nad tym i obrobioną masz tą refleksję i wyciągasz wnioski. Co do tej frajdy, wydaje mi się, że to jest po prostu modne słowo. Teraz, tak jak powiedział Andrzej, nie? I że teraz się dużo o tej frajdzie mówi i że to jest po prostu modne powiedzieć, że turkus to frajda, a tak naprawdę wiemy o tym, że turkus to orka na Ugorze. To może taki mały komentarz, Magda, do tego, co powiedziałaś i to z zupełnie innej perspektywy, ale w ten sam sposób to było sprzedawane troszkę marketingowo. Agile, podejście agile'owe, manifest agile'owy. Tam są 4 punkty. Te 4 punkty są o tyle ciekawe, że dają pewne spojrzenie na to, co, jak i dlaczego. Natomiast one opisują, stawiają bardziej na ludzi relacje niż na procesy i procedury.
I często to było czytane w ten sposób, aha, relacje tak, procesy, procedury nie. I to zależy przez kogo to jest przepuszczane, na ile to jest dojrzałe, bo w pierwszym kroku to było czytane procesy, procedury nie, umowa z klientem nie, dokumentacja nie, tylko produkt. I też wtedy było podejście do tego, aha, tu mamy pełną swobodę, pełną frajdę i tak dalej, czyli wyciąganie rzeczy, które absolutnie nie były tam podstawą, które przy okazji mogły to dać, ale tam się liczyła ta odpowiedzialność tak naprawdę. Pewne uproszczenie, postawienie na pewne rzeczy, ale to nie znaczy, że innych nie wykonujemy. Więc bardzo niebezpieczne jest interpretowanie albo, albo. I teraz na chwilkę kamyczek, Andrzeju, do twojego ogródka. Okay. Odpowiedzialność versus frajda dla mnie jest pytaniem z tezą, której już mówię, jak mnie się pytasz, odpowiedzialność versus frajda, oczywiście odpowiedzialność. Ale z drugiej strony ja mówię odpowiedzialność i w ramach odpowiedzialności gdzieś tam frajdę też będę miał. Więc ja specjalnie nie kontrastuję z tego, tylko to jest odpowiedzialność tą wartością. Frajda jest pewnym owocem, który się będzie pojawiał. To takie moje spojrzenie troszkę szersze. Dobrze, co z tym samozarządzaniem i liderowaniem? Magda jest też za tym, że absolutnie lider bądź liderzy. A jak my pozostali? No właśnie, czy ktoś uważa, że to można bez lidera? Ja to nazywam szefa, ale mówię, to jest tylko kwestia semantyki. Uważam, że ktoś, kto dba, jest niezbędny. I to dbanie, zwróćcie uwagę na jedno, że to nie jest tylko to, że zadbam sobie o to, żeby na moim stoliku było fajnie, a co robi kolega, to jego sprawa, niech się szef już interesuje. I mi tego zabrakło. To znaczy ludzie robili swoją robotę i podkreślam, nie wiem, czy bo nie opowiadałem teraz tej dokładnej historii, to mnie działało, ale de facto ja byłem w miesiącu, tydzień w firmie, a pozostałe 3 tygodnie to miałem, nazwijmy to, wolne. To znaczy w tym czasie miałem czas na pisanie książki, robienie tego, co lubię. Było mnie na to stać, na zasadzie firma dobrze działała. Ja nie chciałem być najbogatszym człowiekiem na świecie, bo jestem przekonany, że gdybym pracował, firma by byłbym ciągle tam, firma by jeszcze lepiej zarabiała, ale mi to wystarczało. I mimo wszystko ta firma świetnie działała i dlatego też słuszne było pytanie, no to po cholerę ją sprzedałeś, on takie fajne. Dlatego, że gdybym ja odszedł od firmy działalności operatywnej zupełnie, jakkolwiek i tak już mało czasu temu poświęcałem, wówczas jestem przekonany, że to wszystko by zdechło po 2-3 latach najpóźniej. Gdyż znałem swoich ludzi na wylot i wiedziałem, że oni robią swoją robotę bardzo dobrze, ale gdy wracałem do firmy po tych 2 tygodniach, raz 2 tygodnie mnie nie było, raz nie było mnie nawet 3 i tak dalej, ciągle tam był po prostu atmosfera, że to, jak to się mówi, amader, a jak to jest? No tam, gdzie się to wszystko wali. Armagedon. Armagedon, właśnie. Armagedon, tak. Armagedon, przepraszam. I wszyscy mówią, słuchaj, ten nie przychodził do pracy, ten już jest na zwolnieniu od 2 tygodni. No wtedy... I tak dalej, i tak dalej. I moje zadanie było, siadaj, poważnie, nie ma go w pracy. Dlaczego nie ma tak długo? A może on jest chory? A nie, to wiesz, jak on jest. I tak. I pomału zaczynało. Wystarczało mi od poniedziałku do środy rozmowy z ludźmi, nie na temat projektów. Oni to sami robili świetnie. Ale utrzymanie tej atmosfery, o której wspominałem, atmosfera zaufania, atmosfera szacunku. Ten powiedział tamtemu, że jest głupi w cudzysłowie i ten z nim nie rozmawia. Oni mają wspólne projekty. To słuchajcie, bo jak ja przyjeżdżałem, to żona była w Warszawie. Dobra, wieczorem idziemy na piwo, kto ma ochotę? Ty. I tam po prostu cały wieczór rozmawialiśmy o życiu, o współżyciu, o naszych celach. Czy to ma sens? Stary, chcesz zmienić firmę? Możesz, jesteś wolny, co ci tam oczekuje? A, bo tutaj to już mam tego dosyć. A czego masz dosyć? Normalnie szef na to nie ma czasu i nie ma ochoty. Ja miałem ochotę, bo to było moje jedyne zadanie w tym. I stąd to, co podkreślałem, że szukałem dla siebie, kim ja tam byłem w tej firmie.
Ja byłem właśnie tym empowering leader, ale empower nie na zasadzie, bo każdy się uważa, że należy empowering wprowadzić. Co to znaczy? Że ja rozdaję moje zadania. Ty, Kazik, będziesz robił to, pokażesz mi, jak będzie gotowe. Ja sprawdzę, powiem, czy dobrze zrobiłeś, czy nie. Nie. Ja dawałem ludziom szansę, żeby oni zechcieli się zaangażować, żeby oni to przyjęli. Ja tego nie sprawdzałem. Jeżeli się okazało, tak jak w przypadku tego kolegi, o którym wspominałem, że on to robił, czy ten ktoś, czy ona robili to źle, sami koledzy na to wpadali i mówili, słuchaj Andrzej, to nie ma sensu, ten facet robi błędy. To się z nim rozmawia i oczywiście, jeżeli on czegoś nie potrafi, to się znajdowało inne zadanie. Ale moja rola głównie było to, co wspominałem, utrzymanie systemu w stanie, gdzie ten chaos był uporządkowany. I ten chaos ma swoje wielkie plusy, bo ludzie są zaangażowani, oni się cieszą, oni nie siedzą i czekają na rozkazy odgórne. Oni sami szukają klientów, są zadowoleni z tego, przyszli, uszły nowe zamówienia i moje zadanie się tylko do tego sprowadzało. I dlatego w tej książce mówię, samo podejście humanistyczne, zapomnij, jeżeli kochasz ludzi, i nic więcej, nie masz podejścia do tego na zasadzie, że to jest odpowiedzialność, ta firma musi zarabiać pieniądze. To sobie załóż dom startów i opiekuj się babciami, tam oni potrzebują humanitarnego podejścia. Ludzie są wolni, ale jak dasz im zbyt dużo wolności, to się wszystko rozejdzie pomiędzy rękoma i na koniec to jest firma. Ona musi pracować, inaczej ona nie jest w stanie płacić pensji. Ale mimo wszystko można pracować, jak to ja nazywam, zarządzać ludźmi po ludzku. I to jest wszystko, cała ta mądrość. Ja się nigdy nie nazywałem turkusowy, po prostu ja opowiadam swoją historię. I to jest wszystko. I tym akcentem kończymy chyba już. Chyba tak. To znaczy, ja jeszcze jedno pytanie takie zadam, a potem zrobimy rundkę przez nas wszystkich taką kończącą. A jedno pytanie takie, Andrzeju, czym dla ciebie jest turkus? Dla ciebie. Twój turkus. To znaczy twój na zasadzie, twoje zrozumienie, jak do niego podchodzisz. Ty. W moim przypadku jest to metoda zarządzania, którą w żaden sposób nie nazywam turkusem, raczej właśnie w jakiś sposób takie moderowane samozarządzanie. Ja jestem w nim moderatorem, daję ludziom możliwość wykazania się i to działa lepiej, aniżeli system zarządzania oparty na właśnie hierarchicznym. No stara zasada, jeżeli opieramy się na szefie, to cały system jest tak mądry, jak jest szef. Nie wykorzystujemy potencjału, który jest w ludziach. Oni wykonują nasze polecenia. A tam mamy głowy myślące. To nie są ludzie, którzy przekręcają śrubki. Jeżeli chcesz wprowadzić turkus w Biedronce czy fabrykę, która wykonuje gwoździe, radzę 3 razy się zastanowić, w niektórych elementach tak, gdzie indziej niektórzy ludzie nie potrafią sobie radzić z wolnością. Wolność oznacza odpowiedzialność. On jest odpowiedzialny za to. On woli, żeby mu powiedziano, ile on ma robić dziennie tych śrubek, bo inaczej on po prostu znajdzie sobie normy, które są nierealne. Nie wszyscy idą. I to jest dla mnie turkus. To jest dać ludziom możliwość spełnienia się. Ale to wszystko jest właśnie moderowane, w żaden sposób kontrolowane. Moje zadanie jest dbać o to, żeby im się chciało. Jeżeli zobaczę, nie wiem, czy wspominałem o tym, gdy się zdecydowałem na to inne zarządzanie, miałem bardzo prosty plan. Ja chcę mieć czas dla siebie. Ile mnie, to jestem gotów za to, w cudzysłowie, zapłacić. Powiedziałem sobie, jeżeli do 30% spadną obroty, zyski, jest to wystarczająco, żebym zapewnił sobie to, co nazywałem dla siebie dobrym życiem. Okazało się już po roku niecałym, że nasze obroty poszły w górę powyżej 30%, zyski jeszcze wyżej i stąd ten entuzjazm i ta książka. Super, ludzie, to działa, to jest takie wspaniałe i to jest od tak. Każdemu proponuję. Dzisiaj przyjrzałem się, zobaczyłem, gdzie są miny, jak to się mówi, rozłożone, na co należy zwracać uwagę, na co ja uważam, że należy zwracać uwagę, bo to zależy od tego, z kim masz do czynienia. I to jest jedyne, co mogę na ten temat powiedzieć. Wszystko pozostałe to już nie wiem, bo no, czytam książki, gdzie wszyscy się tak na tym rozkliwiają, jak to fajnie działa.
Owszem, ja byłem jednym z pierwszych, który w Polsce napisał taką książkę i opowiedział szczerze, że to działa. A teraz nie mówię, że nie działa. To działa dalej, tylko bądźcie, po prostu nie dajcie się ogłupić tym, że to działa samo. Absolutnie tak. Okej, okay. Wielkie dzięki. Nie mieliśmy rundki rozpoczęcia, bo ja się zagapiłem, bo mimo tej liczby osób, którą właśnie dzięki tej liczbie mogliśmy zrobić na zasadzie to, czego oczekujemy, ale to odpowiedzmy sobie, z czym wychodzimy z tego spotkania, jak możemy i zapraszam w takim razie do rundki zamknięcia, kochani. Okej, okay. Ja mogę zacząć. Jakby jestem chemikiem, więc jakby kataliza jest mi bardzo bliska, więc katalizuję tą rundkę, jeśli mi pozwolicie. Ja bardzo rozumiem i jestem bardzo wdzięczny Andrzejowi za tą korektę do turkusu, którą w tym momencie jako, ja to widzę przynajmniej, tak odbieram to jako kampania cała korekty do turkusu. Czyli napisałeś kiedyś, Andrzej, bardzo fajną książkę, która osobiście również mnie bardzo inspiruje. Mam ją na półce i dzielę się nią ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. Potem napisałeś książkę o Spiral Dynamics i o żółtym kolorze, jak najbardziej ja to rozumiem. Ja też przeszedłem ten etap. A teraz i wyobrażam sobie, że przez okres czasu napisałeś książkę, odbierałeś wiele bodźców, i dalej odbierasz w kontekście właśnie turkusu, ależ przestań, to nie działa, ja próbowałem i tak dalej. I w tym momencie wydaje mi się, że prowadzisz właśnie taką kampanię korekty do turkusu, który napisałeś, ale poczułeś, że ludzie, sorry, że o tobie, ale jakoś tak wyszło, poczułeś, ale ja za to bardzo ci dziękuję, więc może ja poczułeś, że gro ludzi źle odebrało to, co napisałeś i gro ludzi źle odbiera generalnie sformułowanie turkusu na system zarządzania, a ty popełniłeś tą książkę, mimo że ktoś ci podpowiedział w redakcji, więc, ale czujesz się odpowiedzialny za to i w tym momencie chcesz bardzo przekazać ludziom, hola, hola, słuchajcie, nie słuchajcie tych wszystkich turkusowych szarlatanów, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby kontroli, że każdy człowiek jest szczęśliwy, że przykręcanie przysłowiowej śrubki to jest fan w momencie, kiedy pracujesz w turkusowej firmie, a nie jest fanem, jak pracujesz w korporacji i tak dalej, i tak dalej. I prowadzisz tą kampanię korekty i osobiście ja to strasznie rozumiem, bo jak ja pierwszy raz przeczytałem Lalu Pracować Inaczej, to ja całkowicie zrozumiałem tą książkę inaczej niż jak przeczytałem drugi raz, niż jak przeczytałem po raz trzeci. A po raz trzeci, jak już czytałem, to ją rozbierałem na części pierwsze i zrobiłem i przeczytałem ją i wbudowałem ją sobie w system, który zresztą wypunktowałem, wyliczyłem procenty i tak dalej, bo ja generalnie z matematyki zawsze byłem niezły. I ja lubię mieć w liczbach i w procentach wszystko porobione. To o czym mówisz i opowiadasz w tym momencie też, jakby to rozumiem. Druga sprawa. Bardzo mocno się skupiasz nad tą stroną społeczną, tą stroną ludzką, tym podejściem menadżera do ludzi jako tą podstawą tak naprawdę zarządzania, które niekoniecznie u ciebie jest, nazywasz turkusem, ale generalnie podejście społeczne, podejście do człowieka, podejście ludzkie, zrozumienie i tak dalej. Okej. Nazwać to nie nazwać turkusem. Dla mnie to jest coś normalnego, albo jesteś człowiekiem, albo tym człowiekiem nie jesteś. Kwestia też odbioru presji w danym momencie i w jakiej się znajdujesz, bo ta presja może przyjść z życia prywatnego i tak dalej, różnie w życiu bywa. Natomiast o co mi chodzi, że mocno skupiasz się nad tą stroną społeczną, ludzką i w kontekście lidera, menadżera i w kontekście organizacji, a bardzo mało mówisz o tym, od czego tak naprawdę turkus. Ja osobiście zaczynam, jak rozmawiam na temat turkusu, czyli od strony struktury i procesów, które tak naprawdę mają nam zapewnić to tak zwane samozarządzanie. Bo tak jak też niektórzy mówią, okej, niepotrzebne są KPI-e w turkusie. Oczywiście, że dla mnie osobiście są potrzebne, bo jak inaczej mam się sam kontrolować. Ja przez wiele lat pracowałem sam na home office, jak jeszcze nikt nie pracował na home office. 10 lat budowałem sprzedaż w Polsce, a następnie w Azji dla jednego szwajcarskiego producenta. Ja byłem sobie panem na swoim podwórku, takim całkowitym. Pracowałem sobie na home office, sam sobie organizowałem pracę i przynosiłem do firmy efekty. Miałem oczywiście wsparcie ze Szwajcarii, z laboratorium i tak dalej, z logistyki, aczkolwiek no,
jestem osobą i zdaję sobie z tego sprawę, że potrafię holistycznie spojrzeć na organizację, a jednocześnie indywidualnie działać na jej wspólne dobro i przez to mam jakieś efekty, przez to też właściciele mi zaufali. Natomiast ja wiem, że jakbym sobie sam nie ustalał wskaźników wydajności, KPI, gdybym nie sprocesował swojej pracy, gdybym nie sprawdzał tego procesu i tego procesu nie doskonalił, tak jak w Lean Management, jak w Kaizenie i tak dalej, to mogłoby mi się to wszystko rozjechać. Ale to ja sam sobie to wszystko zrobiłem dla siebie, żeby to poprawić, żeby kontrolować sam siebie i żeby być coraz lepszym w tym, co robię. Osiągnąłem sukces w kontekście zostałem liderem, a następnie dużo trudniej było przez kilka lat bronić pozycji lidera z punktu widzenia handlowego, ale cały czas to polegało na tym, taki, na tym samym. Proces, doskonalenie, praca, retrospektywa, korekta. Wracamy do procesu i tak dalej, i tak dalej. Nie jest potrzebne według mnie w takim tak zwanym idealnym turkusie, ja wiem, że kolokwializuję, grupa osób, która musi koniecznie mieć lidera i tak dalej, pod warunkiem, że te osoby potrafią się same zarządzać. Ja wiem, że to jest możliwe, natomiast wiem również, że idealizuję i że takich ludzi, tak jak sam Andrzej wspominałeś, jest iluś tam, jakiś tam procent i odsetek. Nie chcę przedłużać i chciałbym, żeby każdy mógł podsumować i dopuścić do głosu. Ja jestem Ci, Andrzej, bardzo wdzięczny. Ja Ci dziękuję. Ja Ci bardzo rozumiem. Ty mnie inspirujesz od pierwszej, nie, od drugiej swojej książki. Pierwszej nie przeczytałem, ale obiecuję. Zanim przeczytam białą, zacznę od Twojej pierwszej, bo w tym momencie tego najbardziej potrzebuję. Także dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki wielkie. Tam w międzyczasie Julia musiała nas opuścić, ale na czacie napisała, nie mogę niestety dłużej zostać, mam kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę. Wychodząc z refleksją na temat kwestii filaru, jakim jest odpowiedzialność i zaufanie w pracy oraz na temat podejścia do każdego modelu zarządzania i właściwie każdej teorii z pewnym dystansem i refleksją. Dziękuję. To takie podsumowanie od Julii. Super. Maciej, może ty w takim razie, żebyśmy nie przedłużali. Z czym wychodzisz? Ja wychodzę z pewną wątpliwością, którą tutaj Andrzej mi zasiał na temat holakracji, ponieważ ja akurat tutaj pracuję w firmie IT i tam rozważamy te jakoś, znaczy już nawet jakieś tam praktyki holakracji tam stosowaliśmy u siebie. I tutaj Andrzej taką wątpliwość zasiał, że no tak ta holokracja to jest tak dość mocno oparta na jednak no na strukturach, że to nawet tak, no nie wiem, czy ja to dobrze odebrałem, ale że to tak ta holokracja to może nie do końca turkus jest tak naprawdę. I to jest nieważne, czy to jest turkus, nie musi być turkusem. Ja po prostu, tak to, jeżeli ciebie to interesuje moje podejście, bo chyba w tej żółtej książce cały rozdział pisze o holakracji i o tym, jak ona działa. Zapos na pewno coś ci mówi i tam jest jednoznaczna kwestia taka, że Tony Hsieh odszedł od holakracji bardzo szybko. Po prostu on zmienił zupełnie styl zarządzania i z holakracją nie ma nic wspólnego już od lat. Zresztą niestety już nie żyje, ale ten system jest systemem, to nie masz drabiny hierarchicznej, po której się wspinasz, masz kręgi, że tak powiem, węższe i należy do kręgu wejść i no, ja coś takiego widziałem, mnie to nie przekonuje, powiedzmy to tak. Maćku, to super, że masz tą wątpliwość. Następne turkusowe śniadanie w Łodzi. Właśnie pierwsza środa miesiąca. Będzie temat. Socjokracja, holokracja, co to za demokracja? Bardzo fajne osoby by poprowadzą dyskusję, a moje zdanie jest takie, to jest pewnego rodzaju schemat narzędzie. To zależy od organizacji, od grupy, jak to zastosuje, bo może zablokować, może nie. Koniec kropka, ja nie przedłużam. Maciej, kończ swoją myśl. Także no to tyle. Andrzeju, dziękuję bardzo. Fajnie poznać tak tutaj no jakby no, punkt widzenia osoby no, z takim doświadczeniem jak ty, na pewno no, czuję się zainspirowany. Także dziękuję bardzo. Super. Pamiętaj Maciek, 7 lipca.
Będzie zaproszenie pewnie w przyszłym tygodniu. Tak, tak. Może się uda w końcu na czas. Okej, okay, super. Dobra. Dzięki. Rafale, jak tam u ciebie? Z czym wychodzisz ty? No, na razie Rafał się wyłączył. Rafał chyba pisał na czacie, że on już teraz jest tylko na nasłuchu, chyba nie może już brać udziału. Dobra. Innego. Też tak mi się wydaje. Dobra, to w takim, tak. Znaczy, ostatni taki post, lider jest zawsze niezbędny, także w życiu prywatnym przy organizacji paczki znajomych, czyli to taki komentarz. Przeszedłem na odbiór, nie mogę niestety dołączyć w końcu danego weekendu. Rafał, super w ogóle za bycie. Rafał ma fajne doświadczenia w prowadzeniu też swojej firmy, takie fajne, duże przeżycie. Magdo, Gosiu, a jak wy dziewczyny, z czym wychodzicie? Gosia, ty czy ja, która z nas zaczyna? Będziemy grać w tchórza. No to ja tak, ja ze swojej strony tak sobie myślę, bo tam bardzo mi się podobało to, to twoja perspektywa. Uważam, że jest ona bardzo bliska naszej, tak jak my sobie tutaj w Łodzi o Turkusie myślimy i mówimy. Takie mam przemyślenie, że czy to będzie hola, kreacja, czy to będzie bardziej takie samozarządzanie w kierunku agile'a, to te procesy, procedury można poustawiać, można poukładać, powodując, że ludzie mają mniejszy, większy wpływ na decydowanie, podejmowanie decyzji i tak dalej. Natomiast też ta historia, którą ty opowiadasz i ją zamykasz, właśnie, że sprzedałeś firmę na zewnątrz, bo wiedziałeś, że ona się gdzieś tam nie przetrwa bez ciebie, to sobie tak myślę, że w całych tych procesach ten taki wątek, jak ustawić procesy międzyludzkie, nie ten element taki najmniej zarządzalny, najbardziej complexity, to jest ten element trudny. Nie? Jak sprawić, że ci ludzie nie będą czekać na lidera i mówić mu, że o, a ten człowiek się nie pojawił, tylko sami się do tego człowieka zgłoszą, zapukają, zapytają, co się wydarzyło, ktoś inny zwoła to piwo, a nie będą czekać na ciebie. To jest ten taki element, który chyba najtrudniej jest zrobić, nie? Bo to już właśnie tak jak trochę mówiłeś o tym, że to wynika już z samego człowieka, on musi tego chcieć, to musi być w jego potrzebach, w jego obszarze dostrzegania i to jest chyba ten taki element, który jakby procedury można ustawić, można je jakoś zahaczyć i się na coś umówić, ale jak przekazać właśnie tą odpowiedzialność za siebie jako ludzi, tu mi się taki empathy and humanness taki właśnie włącza. Jak to zasiać tą odpowiedzialność za siebie jako za ludzi w organizacji? No to tyle. Dzięki. Bardzo za inspirujące prezentacje. Gosiu, a jak ty? Przepraszam, zasłuchałam się. Ja się w ogóle cieszę, że mogłam też posłuchać twojego głosu, Andrzeju, bo my mieliśmy okazję gdzieś tam wymieniać czasami się jakimiś komentarzami na LinkedInie i myślę, że wychodzę z takim utwierdzeniem też, że ten mój sposób, trochę też Magda mówisz o tym, tak, że my tutaj w Łodzi patrzymy na to, co jest nazywane turkusem, tak, z trochę innej perspektywy. Ja patrzę na to bardzo, bardzo praktycznie i właściwie we wszystkich firmach, w których byłam w jakichś rolach bardziej lub mniej sprawczych, to widzę, że to, co jest ważne, to właśnie jest to, żeby zobaczyć człowieka w drugim człowieku, czyli to, co mówiłeś, Andrzej, żeby jakby rozumieć, że człowiek ma prawo, ma wolny wybór, tak, i on sam decyduje, czy się zaangażuje, czy nie. I żebym tam, nie wiem, taniec hula wykonała, tak, to nawet jeśli to będzie atrakcyjne, zakładając, dla drugiej osoby, to ta osoba nadal może podjąć decyzję, że nie będzie ze mną tańczyć i jak gdyby muszę to zaakceptować z pełną pokorą. To, co jest dla mnie ważne też i tak trochę gdzieś między wierszami sobie wysłuchiwałam, to jest to, że jednak potrzebujemy, nawet w tym, co nazywamy turkusem, w każdej organizacji potrzebujemy pewnych struktur, potrzebujemy, tak jak mówisz Magda, na coś się umówić, czyli potrzebujemy pewnych zasad, granic, potrzebujemy jednak tą odpowiedzialność za,
za wynik, za rezultat, ale też i za drogę alokować się do konkretnych osób i to do osób, które są w stanie to udźwignąć i mają ten potencjał w sobie, bo mogą nie mieć na dzisiaj wiedzy, tak, czy umiejętności, ale mają ten potencjał wynikający z postawy, może też trochę z jakichś doświadczeń życiowych, że po prostu będą w sposób samozarządzający się, ale też ze wsparciem innych, czyli dzięki warunkom, które są stworzone w organizacji przez liderów zespołów lub też w ogóle przez współczłonków zespołów, tak? Bo też nie patrzę na to z perspektywy hierarchicznej, że będą po prostu mogli ten swój potencjał uwalniać. I to, co też dla mnie jest ważne w tym, na czym rozmawialiśmy i też trochę mówisz o tym, Andrzej, to jest ta komunikacja, czyli ta odpowiedzialność dla mnie też wiążąca się z tym, że jeżeli coś mi nie pasuje, to ja po prostu proaktywnie pójdę, wezmę odpowiedzialność za to, że muszę zakomunikować firmie czy zespołowi, że coś mi nie pasuje w tym, co robimy, albo w tym, jak mnie traktujecie, albo w tym, jak, nie wiem, Kowalski został potraktowany. I będę gotowa na konsekwencje, tak? Bo one mogą być różne. Znaczy, może być to przyjęte z dobrodziejstwem i z podziękowaniem i z wdzięcznością, a może być po prostu tak, że dostanę po łbie i zostanę wypieprzona z firmy, tak? Jako ta, która bruździ i w ogóle chce nie wiadomo czego. Więc wychodzę z takim przekonaniem, że jest bardzo dużo firm, które robią dobrą robotę. W ogóle jakby powiedzieć im, że są gdzieś tam koło turkusu, to by po prostu popatrzyli i powiedzieli weź się prześpi, tak, odpocznij, a potem wrócimy do rozmowy. I w ogóle nie są zainteresowane, żeby w jakikolwiek sposób taki filozoficzny, naukowy czy jakikolwiek inny nazywać to, co robią, tylko po prostu to robią. I myślę, że takich osób z taką też otwartością, odwagą, jaką ty się wykazujesz we wszystkich swoich książkach, pokazując właśnie tą drogę, potrzeba nam więcej, tak? Bo dla tych, którzy chcą, to jest duże wsparcie, tak? Sięgnąć po takie trzy pozycje, po tą trylogię, jak tutaj Andrzej to nazwałeś, i popatrzeć, że właśnie ten turkus nie jest taki różowy, jakby się wydawało, ale też nie jest taki czarny i tak naprawdę jest taki, jakim każdy z nas go sobie stworzy w swojej organizacji, w swoim zespole, ale też jak gdyby w ramach swojej roli, w swoim sercu, w swojej podmiotowości po prostu. I ja z tym wychodzę i no jestem ciekawa, jak mi to będzie pracowało. Dzięki. Fajnie, dziękuję, Gosiu. Andrzej, w ogóle dzięki za poświęcony czas, będąc w Toskanii, znalazłeś chwilę jeszcze przed południem, żeby się z nami spotkać. Jestem pełen wdzięczności za tą trzecią książkę. Ja jeszcze jestem w trakcie tej pierwszej części, natomiast jestem wdzięczny za to, że spodziewam się, zresztą tak jak mówisz na spotkaniach, tam tej perspektywy, która do tej pory praktycznie nie była poruszana. Co dalej? I to jest bardzo ważna perspektywa, żeby to dopełnić i to dla mnie jest duża wartość. Też absolutnie to, co już Magda podkreśliła, to, co u Gosi jest. My po stronie Łodzi patrzymy na turkus nie jako święty graal. Wow, turkus, super. Nie. Patrzymy na to, jest to jedna z kart, która się pojawiła, jeden ze sposobów działania. I dość mocno też mówimy, to nie jest następny poziom, coś wyższego, bo szczerze powiedziawszy nie. To jest inna karta. A każdy z nas jest inny jako człowiek i możemy mieć inne sposoby, inne podejścia do działania i ja jestem pełen szacunku do różnych podejść, żeby wszystkie się zmieściły i żeby dawały nam efekt na zasadzie wiemy dlaczego, wiemy jak i żeby, i to hasło, które w firmie swoje miałeś, czyli żeby dobrostan był dla wszystkich, super. I to. Okay. Z niektórymi stwierdzeniami absolutnie się z tobą nie zgadzam, ale każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie. I to oczywiście. Jest właśnie też ta wartość, która powinna być i z tego się cieszę. Wielkie dzięki za czas, który znalazłeś. Fajnie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystkim Wam dobrego dnia i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze zobaczymy, usłyszymy. Najlepszego. Cześć, do widzenia. Dzięki. Pa, pa. Dzięki.